Halo, halo, dzień dobry, fanteam, witam na kanale, dzień dobry, cześć, cześć. Czekajcie sobie, tylko tutaj wszystko jeszcze porozciągam. Nowa wersja maszynki wpadła, nowość, słuchajcie, nowość. Scenariusz sobie na razie przesunę, poprzesuwam sobie okienka tak, żeby coś było widać. Słuchajcie, dzień dobry, chciałem się z wami przywitać po weekendowo. W weekend mnie nie było, ale już, słuchajcie, jestem. Dobrze, słuchajcie, odpalamy, na razie robię to w automacie, żeby się z wami tutaj przywitać. Gagarinem dzisiaj jedziemy, ST-44. W nowym malowaniu, nowa wersja maszyny, 2304. Ach! Ach, daję czadu. Dobra, silniczek się ładnie rozgrzał. Już odpalił. Słuchajcie, zobaczmy to cudeńko. Słuchajcie, nowe tekstury dla lokomotywy, właśnie między innymi tej. Tutaj są manewry robione, tutaj ST-43 przede mną stoi. Ona dostaje manewry, ale ja dzisiaj będę jechał przepiękną, słuchajcie, lokomotywką ST-44 w malowaniu PKP Cargo. Także wygląda bardzo ładnie z tymi dużymi reflektorami wystającymi, słuchajcie, poza obrys lokomotywy. I naprawdę prezentuje się zajebiście w tym pięknym malowaniu, słuchajcie. Tak, to są nowe malowania. Dobra, ja sobie tutaj odpalam wszystko, to co mogę, podjadę bliżej semaforka. Na razie sobie tutaj odwalę, słuchajcie. Zaraz podjedziemy bliżej. Bliżej semafora, bo będą manewry. Scenariusz, słuchajcie, drawinowo do wieczora. Tak się on zwie. Ja sobie ustawię jeszcze tylko kamerki, żeby było ładnie tu wszystko widać. ST-44 robi manewry. ST-43, przepraszam, robi manewry, a ja pojadę sobie pod semafor i teraz się mogę z wami ładnie przywitać. Jest i Kasia, dzień dobry, jest Damian, pierwszy był Rafik85, moderacja kanału Czuwa, bardzo mi się to podoba. Filip Korczyński i Marek i Jakub Brodowski jest też z wspierający kanał, ale też Czarny się pojawił, Nafo, Lipińskie Małe, Miram, Kamil XD, Karol, Sebastian, Polska. O, ja też już mam. Też mam już możliwość robienia manewrów. To jedziemy, słuchajcie. Zobaczymy, czy dzisiaj się nic nie wykrzaczy w maszynie, bo ostatnio takie problemy były, delikatne. Wydaje mi się, że chyba powinienem siedzieć tutaj troszkę wyżej. Ach, Gagarin, słuchajcie. Cóż za technika. Po prostu to jest, znaczy, niemożliwe. Tutaj trzeba uważać, żeby nie przewalić semaforka, bo on jest dosłownie bliziutko. Jeden między drugim jest tutaj wsadzony, więc trzeba tutaj delikatnie operować hamulcem, żeby się to wszystko zatrzymało. Dobrze, teraz będziemy tak. Wyłączymy sobie reflektorki. OK, czekamy na możliwość. Wyłączę reflektory, zapalę te, które są prawidłowe. Odhamuję sobie z lokomotywkę. Dobrze, i czekamy na możliwość zrobienia manewrów swoich. Dzień dobry, dzień dobry. Może by podjechał trochę pod ten semafor, chociaż ja wiem, zobaczymy. Cześć, mały kolejarz. Tak, dzisiaj, przepraszam, chyba wczoraj wyszła aktualizacja nowej maszyny, wersja 2304. Ta lokomotywa, którą teraz widzicie, ma nowe tekstury. Zresztą w tej aktualizacji najnowszej,
tej aktualizacji najnowszej w zasadzie najwięcej jest poprawek dotyczących malowań, tekstur, malowań, dźwięków, poprawek jakiś. Nie ma nowych scenariuszy niestety. Bardzo nad tym ubolewam, dlatego dograłem sobie drawinowo do wieczora. O, tutaj będzie pięknie, majestatycznie się Gagarin przesuwał. Teraz będziemy zaraz, słuchajcie, czekali na sformowanie składu, bo będziemy mieć bardzo fajny ładunek. Będziemy mieć bardzo fajny ładunek. Ja napisałem, że z ciekawym ładunkiem w tytule live'a zobaczycie ten ciekawy ładunek, ale to na razie nie będę wam spoilerował, za chwileczkę go zobaczycie. Ładne ma malowanie, ładne ma malowanie. Ten Gagarek, tak jak mówiłem, w tej nowej wersji on właśnie powstał. Teraz zobaczmy, gdzie tutaj ma kamerkę. Tutaj ma kamerkę. Gagarek. Na razie się wciągnę tam pod koniec. Zobaczcie, ile tutaj składów stoi w ogóle. I SM-eczki stoją, słuchajcie, i wagony towarowe. I węglarki stoją. I kontenery stoją. I stoją gruszki do cementu, i stoją właśnie, kurde, zawsze nie wiem, co to jest, zawsze zapominam. Prosiłbym o was o podpowiedzi, co to są za rodzaje wagonów. Za węglarkami stoją takie, z takimi, kurde, kapturkami. Ciekawie to wygląda. Mamy tutaj siódemeczki, słuchajcie, tam sobą suki stoją, stare wagony osobowe, obdrapane. No jest tutaj klimacik niezłe. Robi, dzień dobry, pozdrawiam, tak, nowa aktualizacja. Cześć, Szczecinek, bardzo bym prosił o podpowiedź, co to są za rodzaje wagonów, w zasadzie co tam się przewozi, bo powiem szczerze, nie wiem. Te tutaj, o, te tutaj z takimi komorami, trzy komory na jednym, na jednej, jak to się nazywa, ostoi wagonu chyba. Dzień dobry, Agnieszka. Jak się sobie jeszcze ustawię kamerki inaczej, też tutaj w tą stronę. Ach, tutaj w środek widać pięknie. Przepiękny jest, naprawdę jest przepiękny. Ten Gagar. Jakiś taki ma ten, taki ma ładny kształt, no, trzeba to powiedzieć. No nic, podjadę sobie pod ten semafor i tutaj sobie troszkę postoimy, zanim to wszystko się tutaj poformuje. Będziemy mieć czas tutaj na pozwiedzanie chwilę i zaraz do tych wagonów się przejdę. Tylko podjadę sobie pod semafor. Słyszycie, tam inne lokomotywy robią manewry. Dobra, i ja sobie w pozycji tutaj zahamowanej będę sobie czekał. Wyjdę sobie na zewnątrz i niech lokomotywa stoi. Tutaj stoi obok mnie siódemeczka o numerze 176. I w ogóle z logiem Wrocławia? Z logiem Wrocławia. O, właśnie pytałem o te wagony, którą teraz wyciąga SM42. Co to są za rodzaje wagonów? Co to jest za wagon? Co tam się przewozi w tych wagonach? Śmiesznie to wygląda trochę. Co to jest? No bo na cement, no to są te gruszki, nie? Tutaj, tam gdzieś te gruszki. O, tutaj są te gruszki. A to? O, już jest sformowany skład dla SST. 43. To są węglareczki chyba. On zaraz się będzie przygotowywał do odjazdu. On jest zapakowany, chociaż tak strasznie dużo nie ma. Też cement?
Nie no, gruszki, cement. A ja się pytałem o te wagony. Jesteśmy w Łodowice Towarowej. Gruszki to tutaj stoją, nie? Tak, w końcu Gagar, dokładnie, Marcin. Pirat, to są wagony do przewozu kamienia wapiennego lub karbidu. Te, tak? Słuchajcie, one tutaj mają jakiś znak. Znak i numery mają. Stówkę, 65, 72. Wapno. Wapno. Tutaj widzę, jest jakiś napis wapno. I chyba każdy ma to samo, tak. Każdy ma to samo. Wapno. Cześć, Bosman. Siemaneczko. Witam, witam. Tak, nareszcie maszyna, nowa wersja wyszła. Pobierajcie nowe exe, tak zwane, czyli cały program. Co tam nam tam wjeżdża? Co tam nam wjeżdża, moi drodzy? Oj, 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 coś ciekawego wjeżdża. Coś nam ciekawego, ciekawy składzik nam wjeżdża. Ciekawe, dla kogo będzie ten skład. Jestem ciekawy. Coś tam rusza chyba. ST44 rusza? Nie. Tam coś z naprzeciwka leci. Ciekawe, co nam tam wjeżdża. Zaraz zobaczymy. Czy to nie są hutnicze wagony? No raczej nie. To jest na wapno. Albo tak jak tutaj kolega napisał, na wapień. Słuchajcie, piękny składzik nam tam wjeżdża. Ciekawe, dla kogo oni to wiozą. Marek, Echelon. Tak. Powiedziałem, że będzie dzisiaj trasa z ciekawym ładunkiem na tak zwaną nowość, czyli wydanie nowej maszyny, nowej wersji maszyny 2304, który wciąga ET22. I moi drodzy, tak, ja ten skład będę, słuchajcie, ogarniał. Ja ten skład będę dzisiaj ciągnął. Taki sobie oto wybrałem. Czyli tak, jeden wagon pasażerski. On jest nietypowy, ten wagon, bo w środku muszę wam powiedzieć, że tu mamy jakieś takie salonki porobione. To czy tu jest korytarz? A tutaj mamy takie jakieś, kurde, salonki porobione. Powiem wam. Tutaj mamy, wiadomo co, umywaleczkę. Tu jest znowu korytarz. Czekajcie, przejdźmy dalej. Tutaj jest wagon tak jakby sypialny. Przynajmniej tak wygląda. Tak wygląda. O! Ruszyło to. Czekajcie, bo to ruszyło dalej. Ruszyła lokomotywa po szynach ospalek. To jest po prostu sypialne. Tu jest o, kuchnia była, ale jest też, proszę bardzo, impreza, jest impreza. Jest też impreza, nie mogę dogonić, bo mi ruszył. No i słuchajcie, proszę bardzo, co my dzisiaj będziemy wieźli? Wojskowe stary! Wojskowe stary. Dzień dobry, Pajter. Będziemy dzisiaj wieźli, mam nadzieję, że mi to będzie dane. On ładnie się odłączył. ET22. Ja jeszcze nie mam manewrowego. Są, widzę, z plandekami. Star 200. Star 200 z otwartymi skrzyniami. Także dzisiaj troszkę wojskowego tematu, klimatu, chociaż kolejowe jak najbardziej. Hamery. Z tego co wiem, to w wojsku też są polskim już te hamery. Czy już dawno są? O, później mamy. No, tych hamerów trochę jest. Później mamy jakiś jeden wagon zakryty, taki towarowy typowo. No i czołgi, mamy czołgi, to są chyba T-55 czołgi, jeśli się nie mylę, albo T-62. No i tych czołgów tutaj do samego końca jest, nie wiem, z 10-12 sztuk na platformach, słuchajcie. Nie są zbyt długie te platformy, no ale jest ich, nie wiem, ze 12 sztuk tych czołgów. No Echelon, tak, typowy taki Echelon łączony z różnych wagonów i ja ten Echelon będę dzisiaj, słuchajcie, ogarniał. Jest i Paweł Brzeziński, dzień dobry. Pejteros dotarł. Trochę tutaj chwilę poczekamy, zanim to się wszystko poformuje. Wojtek, T62 pisze, wczesne modele. Tak, no tekstury nie są za mocne może tych czołgów, no ale to jest w końcu symulator kolejowy, a nie czołgowy, więc po prostu wiemy, że wieziemy, że ja będę wiózł czołgi, ale stary są bardzo ładnie zrobione akurat w tym Echelonie.
Akurat mi się bardzo podobają wykonanie tych starów w dwóch wersjach. Ktoś kiedyś pisał, że te czołgi czy też te ładunki można gdzieś podmieniać. Z tym, że tutaj jest scenariusz zaczyna się tylko od lokomotywy, więc podmienić można lokomotywę, a nie same wagony. Moi drodzy, udostępniłem wam również ankietę, co byście chcieli zobaczyć w następnym odcinku maszyny, ponieważ robię naprzemiennie, czyli jeden odcinek jest z grupy lokomotyw towarowych, następny jest z bardziej lokomotyw osobowych. Łączę to też z EZ-ami, czyli elektrycznymi zespołami trakcyjnymi. Oczywiście, ale w dzisiejszej ankiecie dałem wam do wyboru EU07, EU08, EU09, no i jakiegoś tam traksa osobowego. Także jeżeli macie taką ochotę, to wybierajcie, co byście chcieli zobaczyć w następnym odcinku. Ankieta będzie do samego zakończenia tego odcinka. Dzień dobry, Andrzeju. Marek, wagon towarowy, w nim amunicja. Marek, bardzo możliwe, że to jest jakiś amunicyjny wagon. No nic, tutaj reszta czeka. A, bo teraz ten na te wapno wciąga. SM42 wciąga te wagony. Dzień dobry, Mariusz Wachowiak. Patrzę po semaforach, czy czasem mnie dyżurny nie dał. Ciekawe są bardzo te wagony, naprawdę są ciekawe. Aha, on formuje skład, dobra. On formuje skład cały. Jest, ale to nie dla mnie, to dla ET22. Jest manewr. No nic, musimy poczekać. Słuchajcie na swoją kolej. Zrobi ET22 oblocik, to może i Gagar dostanie w PKP Cargo. Będzie ładnie się kolorystycznie, raczej jakoś tak łączyło z tym niebieskim wagonem. Mam nadzieję, że z tej strony dostanę podłączenie. Raczej tak, dostanę pewnie do przodu i do tyłu. Ale jeszcze się okaże. Żeby się nie okazało, że ja mam z tyłu te manewry. Nie, raczej z przodu mam. Dobrze, tutaj zaraz powinno wygasnąć manewrowe. Cześć, profesorek, witam. To Busak, cześć, dzień dobry. Piotr Farlong, proszę nie pisać na kanale. Ej, bardzo proszę, ja tego nie lubię. Marcin Swaczyna, cześć. Pozdrowienia z załadunku w Baringshausen. Marcin, Jezus, pozdrawiam Cię, a gdzie to jest? Weź mi Ty tak nakreś mniej więcej przy jakimś dużym mieście. Gdzie to jest, te Bari? Ja, Piotrek, pobrać nowe egze, całkowicie nowe egze, czyli nowy instalator. On się będzie pobierał, jakiś czas. Instalator, inaczej, sam instalator pobiera się bardzo szybko, natomiast maszyna pobiera się dosyć długo. Ona ma około 60 giga. Mam manewrowe. Dobra. Widzicie, nie ma co czekać. Ta trąbeczka słaba. Ale to już fajna. Jest manewrowe, więc możemy robić. Słuchajcie sobie teraz prawdopodobnie sformowanie tego całego eszolona. Morris, gdzie nie ma? No jest EU08. Siemaneczko, witam. Przy Hanowerze, okej. Okay. To bliżej Francji gdzieś tam. Demiriam, ja pozdrawiam z Kalisza. Czyli potocznie z Kaliszfornii. Kaliszfornia.
Dobre, dobre, Miriam, akurat tego nie słyszałem. Kalifornia. Profesorek, będzie niedługo wspólne granko w Simrail? Czy wspólne, to nie wiem, ale będzie. Znaczy już ostatnio na multi tylko jeżdżę, więc w zasadzie tak. Chyba, że jakiś fajnie się scenariusz trafi. Dobra, hamuj, 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 hamuj. Morris, nie ma EU0, chodzi o EP. Tak, przepraszam, źle napisałem. EP08, tak, 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 tak. Tak, tak, EP08. No także weźcie to na poprawkę. EP08. Dobrze, przestawiamy się. Pisałem to szybko i tak z rozpędu to pisałem. Dobra, i teraz przestawimy sobie tylko reflektory. Akurat załadunek do Polski z ciastkami Balhalsena. Akurat nie znam. A, czekaj, już wiem, dobra, wiem. Wiem, które to są ciastka. No, już czeka na mnie eszelonik. Profesorek, ostatnio jakoś polubiłem pracę dyżurnego, szczególnie na głównym Sosnowcu. A, profesorek, a paszporcik wyrobiony na Sosnowiec? Zapytam. Znowu kamerka się rozjechała. A, już eszelonik na mnie czeka. Muszę to trochę rozciągnąć, bo widzę, że czasami się pojawia tutaj czuwak, żebym sobie go kontrolował. Morris, już wyjaśniłem chyba pomyłeczkę, więc EP08. Wyluzuj majteczki, wyluzuj gumkę w majtkach, bo cię chyba pije. Siemanko, Sławuka. Profesorek, nic nie udowodnisz. No, nie udowodnię, profesorek. Ja się pytam, czy masz wyrobiony paszport. Morris, nic się nie dzieje. No, mam nadzieję, że się nic nie dzieje. Damian, spokojnie, paszport sprawdzę. No, Damian, ja liczę na ciebie. Wiem, że ty potrafisz tam paszporty sprawdzić. Także na spokojnie. Dzień dobry, Wiktor. Jaki towar? A zaraz zobaczysz, przepiękny, przepiękny towar będzie. No, teraz będę się starał powoli to zrobić. Ale różnie może być. Gagar to ciężka maszyna. Nawet nie pamiętam, ile ona ma tych ton, ale koło stówki albo ponad stówkę może mieć. ST44. Uwaga! Jep. Dobra. Niech się nabije powietrze. Ja tylko sobie reflektory powyłączam. Skład mamy sformowany. Składzik mamy sformowany. Jeszcze rozkład jazdy by się przydał. Tutaj gdzieś tak z boku. O. Ale jeszcze nie wskoczył. Jeszcze nie wskoczył. Także na spokojnie. Niech się tutaj wszystko bije. A ja sobie ustawię, słuchajcie, reflektorki. O, dobra. W Gagarinku ST44. Dobra, niech się tam powietrze nabija do przewodów. Jeszcze sprawdzimy sobie przewody. Jak to wszystko tutaj wygląda. Tu jest zapięte, przewody są podpięte. Jest ok. Tutaj mamy ten wagon sypialno-imprezowy. Nawet telewizor mają. Odcie w mordę. Sony? Sony. Jaka mi... stara wieża, taka perelowska jeszcze. Kurde. No tutaj się dzieje. Tutaj się dzieje na tej bocznicy. No i słuchajcie. No i stary. Czyli eszelonik. Pokazuję jeszcze raz. Kto nie widział. Tutaj kilka starów z plandekami, kilka starów bez plandek. Myślę, że one w wojsku jeszcze są. Jak jest jeszcze jakiś czynny żołnierz Wojska Polskiego, to by mógł się wypowiedzieć, czy takie oto pojazdy jeszcze w naszym wojsku
gdzieś tam w rezerwach jeszcze funkcjonują. Myślę, że tak. Myślę, że takich pojazdów się za bardzo nie kasuje. No, Humvee, czyli Hummery na pewno są. No i tam mamy czołgi. Tutaj ktoś napisał T-62. Także Echelon. No i jakiś wagon amunicyjny, można to tak nazwać. Będę to ciągnął Gagarinem, słuchajcie. Będę to ciągnął Gagarinem. Taki jest plan. Lokomotywa jest podmieniona. To nie jest oryginalny, gdyby... To nie jest oryginalny jego... to nie jest oryginalna lokomotywa w tym scenariuszu. Kolejowy patyk. Cześć, cześć. Czy pas zapięty? No a jak nie? Wiktor, ile ma chmura? 120 ton masy własnej, czyli Gagarin ma 120 ton. No tak właśnie sądziłem, że powyżej stówki może mieć. No. Czarny dziś na live jeszcze nie pytał. No właśnie, Czarny nie pytał. Jeszcze nie pytał. Czy ta sceneria jest w najnowszej wersji maszyny? Nie, lokomotywa. Ją trzeba sobie niestety dograć z forum maszyny. Także niestety nie ma. Nie ma żadnych nowych, przynajmniej ja nie zauważyłem. W changelogu zmian też nie ma napisane nic o nowych sceneriach. O nowych scenariuszach do niestety maszynki. Przykro mi, ale tak jest. Wskoczył rozkład jazdy, moi drodzy. Wskoczył rozkład jazdy. 18:19 powinienem wyjechać. Wiecie co? Ja podjadę pod semafor. Tylko na spokojnie. Tylko muszę tutaj wszystko zrzucić w powietrze. Paweł, dzisiaj Echelon. Skład wojskowy. Miram, jestem żołnierzem, wotuj. Dokładnie, te stary nadal są i to nie w rezerwach, ale niestety na głównym stanie Wojska Polskiego. Jak dobrze pamiętam, to są stare 262, a bardzo możliwe. To dziękuję Ci bardzo, Miram, za tą informację, bo to po prostu wtedy bardziej to wszystko wygląda realnie. Jeszcze sobie tutaj odhamuję, bo coś nie do końca jeszcze tutaj poszło. O, teraz. Dobra, zrzucimy sobie przewód. Na maksa. Kran w pozycję, jazda. Podjadę pod semafor. Zanim te wszystkie wagony tutaj pociągnę. To dziękuję Ci, Miriam, za tą informację. Nawet podejrzewałem, że te stare są, ale na bardziej głębokim gdzieś stanie magazynowym Wojska Polskiego, a Ty mówisz, że one są na prawie głównym... Na głównym takim stanie, czyli tak jak gdyby pierwsze do wykorzystania. Mikołaj, nie wiesz jak pobrać nową wersję. Pobierz sobie najpierw instalator, tak zwanego EXE, ze strony oczywiście maszyny. Link masz w opisie, panie kolego Mikołaj Zoławy. I tam sobie trzeba wybrać dysk, na którym będziesz miał co najmniej 60 giga wolnego miejsca i zaczynasz instalację. Instalacja może potrwać z godzinę, może potrwać z półtorej godziny, w zależności też od łącza internetowego. 60 giga do pobrania. Mały kolejarz. Wy wybieracie, wy widzowie, mały kolejarzu, macie wybór, co będzie w następnym odcinku w mojej serii z maszyny. Bo ja maszyny powiedziałem, że nie zostawiam, pomimo że jest Simrail. To jest mój ulubiony symulator i tak też zostanie. Dobrze. No to cóż, jestem przed semaforem wyjazdowym chyba. I słuchajcie, teraz już tylko czekam na możliwość kontynuowania tego scenariusza. Drawi nowo do wieczora. Wyjechał przed chwilą też jakiś Gagarin z żółtym czołem. Ja dzisiaj jadę w malowaniu PKP Cargo o numerze, słuchajcie, 324. To jest chyba jedyne malowanie dla PKP Cargo z Gagarina, bo tam są też takie te słynne zielonkawe, takie
mocno przybrudzone, ale akurat tutaj ładnie się komponuje teraz to malowanie Gagarina z tym wagonem, z niebieskim wagonem PKP. Także nawet fajnie to wygląda. No i mój eszelonik ze starami, z Humvee i z czołgami. Tutaj widzę, że podjechał jakiś Kibelos. No ale ja czekam na wyjazd, bo tutaj się sporo dzieje. Ja sobie ten scenariusz wcześniej sprawdzałem, chociaż w zasadzie jeszcze mogę kawałek śmignąć do przodu. Czy jest mapka? Tak, jest mapka. Jest mapka w maszynie, tutaj masz mapę. Proszę bardzo. Klikasz sobie podążać za pojazdem i wtedy mniej więcej wiesz, gdzie jesteś, czyli jestem tu. TNS. Semafory. Kolejne pociągi, które wjeżdżają. O, wjeżdża ST44, proszę bardzo, czy manewry robi. A tam są inne pociągi. A co tu się dzieje, że ja nie mogę podjechać? Chyba za mało mocy było. Manewry robi tam ten Gagarin, który widzicie po lewej stronie. Grochówka kiedy? Kurde, trzeba ugotować, panie. Ultyn. Jest Simulation. Dzień dobry, witam cię po weekendzie. Już mogę na spotkanie ze wszystkimi się przywitać. Cześć, witam cię Simulation, witam cię. Demiram, stary 200, stary 262, to już taki przeżytek i zamiast wymieniać, to jest modernizowany ewentualnie. A jak jest taki beton w wojsku, że mają na stanie Iveco i tak każą jeździć starociami. No, wiesz, żeby to się w ogóle nie zastało całkowicie. Nie mam wyjazdu, mój drogi, nie? Stoimy. Ach, jeszcze go przepchnęło trochę. No nie ma wyjazdu. Widzicie, że na razie wyjeżdżają osobowe pociągi. Ja jestem towarowym, to wcale nie w wysokim priorytecie. Tutaj się podpina... O, jaki staruszek! To jest staruszek. ST44 798. O jaki... O, teraz dopiero zapalił wszystkie światła na czole pociągu. Tu jest jakiś taki kontenerowo... O Jezu, tutaj wszystkie wagony są różnej maści. Coś jedzie tam, coś wyjeżdża. Czekajcie, co tam wyjeżdża? Wungiel wyjeżdża na SM42. Osprejowane wagony, fajne. A kiedy będę fruwał? A jak fruwam, to się pytacie, kiedy będę jeździł pociągiem. I tak w kółko, Pawełas. Będzie jak będzie. Zobaczymy, jak czas pozwoli. Mikołaj Zławy, gram długo w maszynie, ale nie wiem, jak zaktualizować. Jezus Maria, to jak ty, jak grasz w maszynę? To jak ty, żeś instalował, Mikołaj, maszynę, skoro nie wiesz? No trzeba nowe egze pobrać. Nie, Simulation. Panie mechaniku, panu wystarczy palnika, by pociągnąć to żelastwo? Starczy. Simulation, ropę mi zalali. Miram, no wszystkim się nie da dogodzić. No tak, wiadomo, nie? Jeden lubi stare, drugi lubi nowe. No, to tak wiesz. Paweł, dawno mnie to nie było, więc pytam. Zawolony robotą jestem. A, okej, bo myślałem, że takie pytania, wiesz, na zasadzie zawsze odwrotnej, kiedy robię coś innego, to zawsze jest pytanie, kiedy będzie coś w zupełnie innym stylu. Dlatego tak trochę, wiesz, ci odpowiedziałem, Pawelas, nie wiem, naprawdę nie wiem, to też widzisz, ja czasami mam czas, to robię o 17, czasami robię o 19, nawet i o 19:30 się zdarzyło, czasami nie robię w ogóle, bo nie mam czasu. Nie, albo gdzieś wyjeżdżam, albo są różne tematy, i życiowe, i takie, i robotnicze, że tak powiem, więc różnie to bywa. Gagary palą paliwsko, ale nic, musimy czekać. Pytanie, skąd ta ropa? W tych czasach ja bym uważał. Simulation, w sumie masz rację. No mam nadzieję, że
No my ropy nie wydobywamy. Mam nadzieję, że to jakaś z Argentyny albo z jakiejś tam Ameryki. Czarny, jeden lubi stare, drugi woli młode. Tak, czarny, tak, zgadza się. A jeden lubi i stare, i młode. Marecki, a kiedy będziesz latał maszyną? O, widzisz, Marecki, jakbym skrzydła do Gagarina dorobił, to by było nawet ładny widok. Chris, fancy, jak kolega pisał, że są stare jeszcze 266, a to są na sześciu tych, znaczy na trzech osiach napędnych. Masa nowego sprzętu tego Iveco jeszcze jeszcze do transportu ciężkiego. Są też Many, Volkswageny, tabor jest wymieniany na bieżąco, stare jeżdżą w poligon. Tak, tak, to Chris, ja się interesuję trochę tymi tematami wojskowymi. Przeglądam sobie różne strony o technice wojskowej i widzę, że są wymieniane, ale wiadomo, że tak szybko się tego wszystkiego nie da wymienić. Piotr Huzar, ja dziś ATR-72 latałem, troszkę wysoko jak na ten samolot, na 340. A przecież ten samolot, Piotr Huzar, jeszcze nie wyszedł. Ty jak to żeś tym latał? Czy ty mi możesz napisać? Ja mówię o tym płatnym modelu. Paweł Milewicz, a dzień dobry, witam cię. Janzo, jestem w ocie i taki stary, i takie stary są jako zabytki, ale Janzo, ale pytanie do ciebie, czy takie stary są, jeszcze widzisz w wojsku i gdzieś one się jeszcze poruszają, albo są na stanach wojskowych? Pytanie do ciebie, bo tutaj już kolega jeden z WOT-u też mi napisał. Czekajcie, bo jakichś semaforów nie widzę. To się okazało, że ja mam wyjazd na... O, oczywiście, że mam, na zastępczy, no. No, widzicie? My tu gadu, a ja na zastępczy mam wyjazd. No dobra, no to ciągnij fajerę, jedziemy z tym koksem. W FSX-ie, o Boże, kochany. No dobrze. No tak, masz rację, w maszynie, to Marecki do ciebie, w maszynie też można latać. Jako przelot przez stację. A? Zatkało kakao? No w końcu Gagar. Wybraliście Gagara, to macie Gagara. I to jeszcze jakiego pięknego w nowym malowaniu z nowej maszyny. Tak zwanej nowości, która wyszła. Tak, to malowanie jest właśnie zrobione jako nowe. A tutaj jest końcówka składu. Simlock, dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj live dla ekologów, tak. Dokładnie. Dobrze, tu jest końcówka składu. Wyjazd na 40. Czarny, ciągnij faję. O ta! Tutaj dzisiaj będzie faja niezła. Zobacz, co tam się dzieje na górze tego mojego gagarka. Gagatek, kurde, z tego gagara dzisiaj. A Krzysztof Runc, witam Krzysztofa, chyba po raz pierwszy na kanale. OSP, nie dam, OSP Star, ławki wielkie, nie dam rady ci wymienić wszystkiego, dlatego umieściłem w opisie pod streamem link do zmian, które są w nowej maszynie. Niestety nie ma nowego scenariusza. Nie ma nowego scenariusza żadnego, na żadnej nowej scenerii do maszyny, przykro mi to powiedzieć, ale nie ma. Więc trzeba sobie radzić i dogrywać. Ale są nowe tekstury, są nowe dźwięki, są poprawki. No przede wszystkim dużo malowań, nowych tekstur. Thank you.
Dobrze, następny stój, zaraz zobaczymy. Ja teraz jadę EP09 z nową kabiną. Tak, nowej kabiny i nowe dźwięki tam są, także jest ciekawie. Jest ciekawie, to wszystko przed nami. Słuchajcie, następny jest stój. Zobaczymy, czy będzie podany, czy nie będzie podany. Ja mam tutaj dosyć ostre wzniesienie, więc tak zwalniać całkowicie nie będę. Bo to wszystko swoje waży. Dobra, sprawdzamy semafor, cały czas jest S1, się pali. Kurde, tutaj jakby się czuję jak w centrum Warszawy. Autobusy, jakieś many tu latają. Tutaj jest stare chyba Intrako, jeśli dobrze pamiętam. Tak jak troszeczkę wjazd do Warszawy Zachodniej. A propos, dzisiaj przejeżdżałem obok Warszawy Zachodniej samochodem i słuchajcie, oni już ten terminal pasażerski, dworzec cały osobowy, oni już są z tymi pylonami, z tym dachem całym blisko tutaj Alei Jerozolimskich, także może w tym roku skończą. Dobra, jest cały czas wjazd, no to dawaj. Ciśnij, ciśnij, jeszcze dymu poprosimy. Piotrek, nareszcie eszelon. No, jest i eszelon. Następny Paweł. Pobrać nowe exe. Nowy cały plik wykonywalny. Po starym zapomnij. Musisz albo sobie zrobić miejsce, kasując starą maszynę i na to miejsce na przykład nagrywasz sobie nową. Albo na innym dysku sobie instalujesz zupełnie, całkowicie nową maszynę. Fanatyk, ja już przyjąłem. W następnym odcinku, który zobaczysz, są przyjęcia do firmy. Także zapraszam na następny odcinek. Damian, trzeba sobie radzić, powiedział Baca, zawiązując kierpce dżownicą. O, oczywiście. No, ciężko miał, bo tu musiał się troszeczkę wciągnąć tutaj. Słuchajcie, pod tą górkę z tym eszelonem, że głównie te czołgi mu tam ciążą na końcu. Pasjonat historii, jakimi przyciskami przybliżasz kamerę? A scrollem na myszce, scroll na myszce. Nie, Piotr Kuzar, nie widziałem. Macu, teraz to dorobione, to otoczenie robi robotę na tej scenerii. No bo ja wgrałem najnowszą wersję, która była, wiesz, Macu? Najnowsza, która była na forum. No tutaj manewry jeszcze robi sobie SM-eczka z wagonami osobowymi. Czekaj, da się upalić? O, uchylę całe okno. Muchomorek i kot. Okej, dobra. Się tak nie rozpędzaj, fancy, się tak nie rozpędzaj. Ale dźwięki są piękne tej lokomotywki. No dobra, wjeżdżamy sobie tutaj. Wyjazd na 40. Jest akurat 40, pięknie, po prostu się składa. Tutaj ten eszelonik cały ciągniemy. Marecki, kurde, wygrałeś. Masz rację z tym przelotem. A, widzisz? Tego się, Marecki, nie spodziewałeś. Kot ci szczeka? O kurde, Mikołaj, co ty piłeś? Jak ci kot szczeka? Miram, zależy też pewnie jaka jednostka. Na rotacji mieliśmy strzelnicę w Kleszewie i chłopaki z Leszna starami przyjechali. Wymarzli tam chłopaki przez te dwie godzinki. Oj, to na pewno. Miram, w takim starze na pace to można się wychłodzić. Rafik, zachodnia ma być ukończona pod koniec przyszłego roku. O, ale mówię ci, Rafik, przejeżdżałem dzisiaj samochodem obok zachodniej, tak patrzyłem sobie kątem oka w prawą stronę i widziałem już budują całą tą tutaj od dworca PKS
budują już ten cały dworzec osobowy. Także już są w sumie blisko. Piotrek, no ale ja mam to na żywo, wiesz, także... A że jest masakra, to też wiem. To ja wiem, że tam jest masakra, bo tam akurat zdarzyło mi się kogoś odbierać, to wiem. Witam, Kubix. Czy on przypomina Mariota? No Mariota tak, Mariota też przypomina, no. I tutaj mamy... Tu już nie ma wylotu. Tu już nie ma wylotu. Niestety. Tutaj jeszcze te czołgi trzeba zmieścić na... Uwaga, kącik symulantów. Wsiadam. Wsiadaj. Zapinaj pasy, chociaż tutaj pasów się nie zapina. No to w tym wagonie osobowym, chociaż żebyś tam się ładnie i grzecznie zachowywał. Czarny tego dźwiękowca to niech w SCS zatrudnią. Oj tak, tam dźwięki faktycznie leżą, nie? I trzeba się ratować zewnętrznymi modyfikacjami na dźwięki, no, żeby to jakoś wyglądało. No dobra. Powoli dohamuję. Chociaż ja tego Gagara tak za bardzo nie czuję w tym hamowaniu jeszcze. On tak dosyć ostro hamuje. No to trzeba będzie podciągnąć. Pod semafor. No, jest kibelek. Tutaj zobaczcie, po prawej stronie taki piękny kibelek, taki klasyczny, w takim malowaniu klasycznym, niebiesko-żółtym stoi, bardzo ładny. A tutaj mamy pomarańczowo, poluregio chyba jakiś taki. Pomarańczowo-czerwony. Dobra, podciągniemy tutaj równiutko pod semafor. Głośno dzisiaj musi być, słuchajcie. Maszyna dzisiaj musi być głośna, bo to są piękne dźwięki. No i dobra. I niech tak będzie, powiedzmy. I niech tak, powiedzmy, będzie. Czekamy teraz na dalszą możliwość kontynuowania trasy, ale obejrzymy sobie stojące z boku wagony. Tam coś stoi. Mój eszelonik tutaj podjechał na gagarku, dobra. Tutaj chyba sobie postoimy chwilę, z tego co kojarzę. No i teraz tak, co my tutaj mamy? Stare wagony też w sumie, to już nie są te najnowsze, chociaż one chyba jeszcze jeżdżą. Wagon rowerowy, przedział rowerowy. Proszę bardzo. No i no, normalnie dwójeczka. 8 osób w przedziale. Dzień dobry, Radku. No, no, piętrowe, tak, tak, zaraz tam pójdziemy sobie. Ale kolejna dwójeczka. Też wagon, przedział rowerowy. T-62. Tutaj żeśmy, Piotrek Huzar, ustalili, że to są czołgi T-62. Tu są chyba wszystkie te same, tak? O, co tam jedzie? Śpiechało fajnego. Ale nie, tam mój eszelonik stoi. Ale nie mamy lotu. Także tutaj sobie chwilę postoimy. Paweł, jak u mnie w Crewe, Rzewnikach. Oj Boże, nawet nie wiem, gdzie to jest. Dobra, idziemy dalej. O, tutaj jest inny chyba układ korytarzy. Tak. Zaraz przysiądziemy się do tej Bipy chyba, tak? Bipa. Ja zawsze mylę te wagony BHP z Bipą. Chyba, czym to się różni? Tak, Szpachel, właśnie, transmisję chciałeś obejrzeć, zapis z transmisji, a tu masz na żywca dzisiaj. I to jeszcze przy premierze nowej maszyny w ogóle. 23 zawsze od roku i 04 od miesiąca. 2304, nowa wersja maszyny. No jest tych wagonów tutaj trochę. Dobra, to są wagony, żeby was tu nie skłamać. BHP! BHP to są wagony. No i też sobie wejdźmy do wagonów tutaj. Ja tylko będę kątem oka rzucał, czy coś wylot ma. Co tam wylot ma? A pewnie kibel stoi, dobra. I tutaj, kurde, fajne są te schody.
wejściu na drugie piętro. Ja, jak tutaj jeździłem kiedyś takimi wagonami, to zawsze na górę szukałem miejsca. Ale no nie tylko ja, większość ludzi chciała tutaj siedzieć sobie wysoko i obserwować świat i Polskę, głównie Polskę z tej wysokości. No troszkę zawsze więcej widać niż z dołu. No ale też są tutaj ciekawe tutaj znowu te niskie miejsca. Bo już prawie przy samych szynach siedzisz, nie? Kurde, niziutko tutaj. O, coś będzie wyjeżdżało chyba. Tak, kibel leci. Kibelos leci. A ja muszę czekać. Także wagony BHP. Szpachel. No, nowe tekstury. Tak, tak. Nowe tekstury wagonów, lokomotyw. Tak, jak najbardziej. Matsu pisał... Nie, Matsu ktoś pisał o nowej kabinie do EU09. Także trochę się dzieje. Dobrze, tam zaraz przyleci kibel, to sobie obejrzymy go, jak on tu leci. Wjeżdża Gagar, ten, który też stał tam na tej mojej bocznicy wcześniej, na samym początku, z tymi towarami. No i zobaczymy, który z nas dostanie pierwszy wyjazd. Na razie lecą osobowe. A tu jest jeszcze inne malowanie. Cały granatowy z żółtym pasem. Semafor wygas, dobrze. Dobra, Gagarek się tam widzę podstawia pod semafor wyjazdowy. Ja napisałem EU, wybaczcie mi te błędy, wybaczcie mi też, bo ja pisałem bardzo szybko i chciałem tą ankietę zrobić jeszcze przed rozpoczęciem live'u, więc pisałem szybko. Tak, chodzi o EP oczywiście. EP08, EP09. Chodzi o pasażerskie wersje, no. Dobra, idziemy do tego kibelosa, który tu stoi. W pięknym, klasycznym malowaniu. Numer 47. Oto jest tak. RA, RB. I chyba jest RC, ale tego już nie jestem, nie pamiętam dokładnie. Chodzi o te wersje. O te człony tych wagonów. No, poleciał. Tu jest jaki? 47S w ogóle. Ale ładny, kurde, malowanko. Taki typowy klasyk. Nie wiem, Szpachel, wiesz co, według rozkładu jazdy ciężko powiedzieć, no, co tam się będzie działo. Coś wlatuje, suka jakaś wlatuje chyba. RA. 47RA. Oj, stary kibelos, pokaż się w środku. No wiadomo, z tej perspektywy to tak będzie wyglądało. Wszystko w drewnie. W drewnie, w takiej okleinie bardziej niż w drewnie. Jak to jest wagon, przedział służbowy. No i już osobowy. Fosiczek, cześć, mam pytanko. Dziś pierwszy raz w życiu rozpocząłem moją przygodę z maszyną i nie wiem jak mieć inną mapę. No, musisz sobie ściągnąć mapy z forum maszyny. Po prostu kopiuj i wklej. Po zgraniu kopiuj i wklej. Czekajcie, co tam się dzieje? O, też fajne wagony. Chłodnie. Jechały chłodnie. I ten dziadek tam stoi. Ale ja cały czas nie mam wyjazdu, niestety. Przykro mi. Cały czas czekam. Dzień dobry, Kamilu. Fosiaczek, po prostu wchodzisz na forum maszyny, musisz być tam zarejestrowany, chyba tak. Ściągasz sobie odpowiednią scenerię i do głównego katalogu już nowej maszyny robisz kopiuj-wklej. W zasadzie po rozpakowaniu kopiuj-wklej. Podmieniasz tam pliki i powinno wszystko działać. A propos radia, kurde, ja tak, my tu gadu.
A tu jest R7, a ja mam chyba radio nie włączone. Tak. Nie wiem, czy tu są w ogóle transkrypcje jakieś. Kanał, znaczy radio jest włączone. Ale kanał ma być 7. Dobra, znowu coś tam leci. Zobaczymy sobie, co tam jedzie. ET-42! Dobry kamildriver.pl, witam cię serdecznie. O, rzadko się pojawiasz. Czyżbyś ty był, czyś byś zmieniał na Nika? Co my tutaj mamy? EP05 wyjeżdża. Kurde, dla mnie to jest ciężka lokomotywa. Wars, wita Wars. EP05, ale ona jest tak ma piękny kształt, słuchajcie, taki klasyczny, piękny kształt. Bardzo mi się ona podoba. Z tym, że mi się ją ciężko prowadzi. Po prostu mi się, bo ja ją prowadziłem parę odcinków temu, to się umęczyłem przy niej mega, nie? Trzeba ją dobrze opanować, żeby to prowadzić, ustrojstwo. Chyba jedna z trudniejszych dla mnie maszyn to jest EP05. Cześć, Dawid Bartnik. Czapajewka, tak, ET-42, Czapajew, dokładnie. Rutko siedzi na dyżurce? W Simrailu pewnie. Czas ogranicza, Kamil, no wiem, wiem. Ale fajnie, że wpadłeś, no, chociaż na chwilę. Radek, już dawno cię nie oglądałem na YouTubie. No, witam serdecznie. Miram, taki wojskowy suchar. Podchodzi cywil do wojskowego, stojącego przy starze i pyta, ile pali. Na to wojskowy zależy od dnia, ale minimum to 2 paczki dziennie. Tak, ile pali, no wiadomo ile pali. 2 paczuchy dziennie. Albo ile wlejesz, no. Jedno albo drugie. No nic, my tutaj chwilę sobie poczekamy, zdaje mi się. O! Nawet już nie gadaj. Nie gadaj tyle. Bo cię zjedzą motyle. Jedziemy, jedziemy. Bo mamy wyjazd na 40, bo zaraz mi tutaj dyżurny wygasi, będziemy znowu stać pół godziny. A tak to trzeba kuć żelazo, póki gorące. Jedziemy. Czesiu, EP05, tak, kurde, piękna jest wizualnie, ale mi sprawiła trudności w prowadzeniu po prostu. A tak, wyciągamy sobie na 40. Witam Gravisa. Pendolino nie ma w maszynie. Panie kolego Andrzeju. Pendolino jest w... Jak na razie jest w Simrailu. Czy to jest T-34? Nie, to jest T-62. Kącik symulatów. Panie, nie tak gwałtownie, bo mam butelka ze stolika spadła. A, Gagarinę możesz szybko ruszyć. Zobacz ile złomu, ile żelastwa wiozę. Nie jest to takie proste. Patriota, to jest podobno T-62. Ja się aż tak na tych czołgach nie znam, żeby rozróżnić wersję T-55 od T-62. Jeden z tych dwóch prawdopodobnie wersji. Takie mi załadowali, panie, no. Każde czołgi się nadadzą, jak zresztą pokazuje wojna na Ukrainie. Każdy czołg się nada. Wybłagał wyjazd, tak. Trochę tak, trochę wybłagałem. DDD Crockett. A, cześć, witam. W Open Race? No tak, tak, masz rację, Dominik. W Open Race też jest... Też jest oczywiście ED-250 Pendolino. Miram, albo takie powiedzenie z wojska, nawiązując do kolei oczywiście. Jedziesz pociągami, to się nie wychylaj.
Ale suchary, Niram, wojskowe suchary. Robo 41, siemaneczko. Jestem ciekawy, czy w realu dałbyś radę pojechać pociągiem. Nie mam robo zielonego pojęcia, wiesz? Trzeba by było się sprawdzić. No tutaj boczników chyba nie mamy. To nie elektrowóz. Czyli tak silniki i przetwornice są elektryczne. No ale tutaj boczników nie ma. Także dałem na fulla chyba. Więcej się nie da. Wiesz co, robo, chciałbym się kiedyś sprawdzić, no ale no wiesz, nikt mi raczej lokomotywy nie da do poprowadzenia tak sobie, żebym ja się sprawdził, czy ja potrafię, nie? Z drugiej strony, jakby taka okazja kiedyś była, to bym pewnie skorzystał, nie? No ale zobaczymy, co świat przyniesie, co czas przyniesie. Nie, prędkość chyba 70 jest w rozkładzie, zaraz ci powiem. Ja sobie tylko ustawię. 70, tak. W rozkładówce jest 70, więc tutaj nie będzie jakiegoś czadu dużego. Na razie jest 53. No to fansim na symulator EU07 z pulpitem w stacji Muzeum Warszawa. Stacja Muzeum Warszawa. Kolejowe. Tam jest, tak? Pulpit z EU07. A to nawet nie wiedziałem, symlog. Muszę tam zawitać. Tak, robo, mam stary 200 albo 206, chyba ktoś pisał. Star 200 albo 206. Kamil Gagarin to jest majsterszyk. To jest taka cudna loko, że jedynie co ładniejsze to byczek. Wiesz co? Tak, no, natomiast no, musimy wiedzieć, z jakiego kraju pochodzi ta lokomotywa, chyba wszyscy wiedzą. Mira, potwierdzam, pracowałem jako elektromechanik pojazdów trakcyjnych PKP Cargo i grając wcześniej w maszyny normalnie wjechałem ET20 w tor testowy. Wow, to nie wiedziałem, Mira. Kurde, to jest szansa, żebym pojechał, no. Takim na przykład EU07. No, 63 km. Ciągnę. Słuchajcie. Ciągnę eszelona. 64 km. Zawrotna prędkość. W rozkładzie mamy tak. Przeloty przez Włodowice dopiero w Lubniewie powinien być zatrzymanie i tam jest postój 16 minut. Z naprzeciwka nam coś jedzie ciekawego. Co nam tutaj jedzie? Siódemeczka leci, tak? Tak. Jakieś TLK chyba. A ja się tutaj staram i cisnę z tym, słuchajcie, eszelonem, żeby też nie blokować szlaku. No Humvee dla kogo? No dla polskiego wojska. No do granicznej prędkości światła dobijam, czyli 70 km na godzinę. Teraz tak muszę troszeczkę delikatnie uważać. Oczywiście wyjechałem, ale to tak między nami, bo nikt nie miał uprawnień na kierowanie maszyną, nie dał. No wiadomo, Miram, wiadomo, nie? Czego oczy nie zobaczą, temu serce nie żal. Pod okiem zakładowego maszynisty, Miram. No tak, tak. Podejrzewam, że nie sam. Marcin, długi scenariusz z postaciami już mi się podoba. Tak, tak. Dosyć długi jest, zgadza się. Grzegorz, jak miałem 8 lat, to mi wujek dał poprowadzić pociąg. A jaki? Jestem ciekawy, jakim pociągiem ci dał poprowadzić.
takich już tematów, że ktoś komuś dał poprowadzić, to słyszałem wiele. Cześć Rutkosiu! Były tutaj na twój temat takie informacje, że siedziałeś gdzieś na dyżurce. Już mam 70 km, trochę odpuścimy. Paweł Grubel, cześć, cześć. Nowa maszynka mrówka, tak. Trzeba nową nainstalować, dokładnie na nowo. A ty na Airshade grasz na maszynie? O proszę, to nie słyszałem. Szpachel, jaki to scenariusz? To jest drawinowo do wieczora. To jest scenariusz z forum maszyny. O, kibelos leci. Fanatyk MZK. U mnie w Bielsku-Białej to na stacji widzę prawie codziennie Gagarina z węglem. No, ale w jakim PKP Cargo malowaniu, czy jakie? W malowaniu widzisz te Gagariny? Cześć Wałbrzychu Piotrku. Piotrek, lokomotywa i czołgi ruskie. No, lokomotywa też ruska. Nawety stare polskie, amerykańskie, Hamery. Ładne połączenie, nie, Piotr Kuzak? Albercik, jeździłem SM42. Pozdrawiam z ZNTK Łapy. Albercik, możesz mi wyjaśnić, co to jest za skrót ZNTK? Zakład... N? 60. Możesz mi wyjaśnić, co to jest skrót ZNTK? Simlog, co ty prowadziłeś? Duplo po dywanie, ok? No tak. Ja miałem kiedyś kolejkę H0, Pico H0. No się kurna, kiedyś człowiek bawił. Dobra, 5 km za szybko, chyba mnie nie wywali tutaj ze zwrotnic. Damian, to jest zakład naprawy taboru kolejowego. ZNTK Łapy. Albercik, no to pozdrawiam. Co wy tam naprawiacie, panie Albercie? Jakie rodzaje lokomotyw? Jak możesz pan napisać? Dobra, mamy wylocik, ładnie. Inwiz, tak, zakłady naprawy taboru kolejowego. Już się wszystko... Coś mi tam świrowało w głowie, coś mi tam dzwoniło, ale nie bardzo. Widziałem, jak to wymówić. PKP Cargo. W PKP Cargo też, okej. Okay. Czyli niebieskie. Fanatyk, no w PKP Cargo. Czasami bywa widzę z pustymi wagonami, w malowaniu też PKP Cargo. No. Jaki tonaż składu? Wiesz co, czy tu jest podany tonaż składu? Jest 1023 tony, przepraszam, rozkładowe 1800 ton, a wciągnę 1023 tony. I skład ma 343 metry. I to jest fajne, właśnie o tym ostatnio mówiłem w SimRailu, na ostatnim i chyba przedostatnim odcinku SimRaila na moim kanale z zapisu live, można to zobaczyć, że brakuje mi takich informacji w SimRailu. Jaka jest długość pociągu, czy towarowego, czy osobowego, i jaka jest masa składu. Tego mi troszkę brakowało. Dobra, dawaj pan czadu. Aj, jak kotuje. Och, jak kotuje pięknie. I ten dźwięk. Cudo. Panie cudo. Jezus Paweł, pomyłka była, nastąpiła. EP09, EP08. Lokomotywa. Dzisiaj w sekcji napraw i eksploatacji kolei mazowieckiej w Tłuszczu odebrali 3 nowe składy ER160 FIR.
Tak, widziałem te lokomotywki już. Bardzo fajne. Terks. Pozdrawiam z ZNTK PKP Cargo Czechowice Dziedzice. Pozdrawiam, Terks. Pozdrawiam, pozdrawiam. Co wy tam naprawiata? Jakie lokomotywy tam naprawiacie, Terks? Jak możesz napisać? Saweru, proszę się nie pytać kiedy. Nie zadawaj w ogóle tego słowa. Nie pisz go tutaj. Bardzo cię proszę. Czasami widzę na swoim stacji SM42 lub PKP Cargo. No też są takie malowania. Oczywiście. Marian, i za miesiąc wyjaśnienia, że przepał na tej służbie. No trochę tak, no trochę przepału jest. Jak jest diesel, to musi kopić, nie? Tym bardziej jeszcze na wzniesieniu lekkim chyba. Albo na łuku bardziej. Kamil, umie w Sandomierzu, zakład inżynierii kolejowej, również posiadają swojego gagarka w niesamowitym zikowskim malowaniu. Wygląda też super. Trochę nie wiem, jak to wygląda, te zikowskie malowanie, ale może gdzieś kiedyś zobaczę. No, Echelon już, Piotrek, masz teraz. Za zdrowie mechanika. No, poniedziałek jest, także nie bardzo. Bez nazwy, ja już to tłumaczyłem 3 razy, nie będę mówił tego 4. Myślę, że ci tutaj współwidzowie ci tutaj wyjaśnię. Panie, różnie, różniste. Ostatnio dragony przyjechały. Do naprawy czy do przeglądu? No to ciekawe. No to czekaj, to jest... Czekaj, dragony mają oznaczenie... ST25? Dobrze mówię? Łukasz Janota, witam cię. M60 2006 ZIG. Okay. Kurde, ale się zasiedziałem na tym kanale. Widzisz, Marecki, jak ten czas leci? Dobra, teraz już przepału nie będzie. Odpuszczamy. Leci z rozpędu, panie. Oj tak, Marecki, 40 miesięcy pykło. Dzięki, że wytrzymałeś ze mną. Clouding Gaming, a dzień dobry. Dobra, troszkę odpuściłem. Troszkę odpuściłem. Marecki, ty pipolku, ty mały. Mały. ET25 Dragon, yes. What? What? Kurde, trzeba hamować, bo przejazdy się popsuły, rozpruły się. O cholercie. Rozpruły się przejazdy. Niesprawne są, panie. I tam jest chyba 20 km, jeśli dobrze kojarzę. Za łukiem będzie przejazd. Więc trzeba wyhamować do 20 km, bo niestety przejazd jest niesprawny. Tarcza nam to pokazała. Kolejna butelka? Ja nie widzę kącik żadnej butelki. Głosujcie w ankiecie, ile tam was jest teraz, bo nie wiem, ile osób głosowało. Gdzie ten przejazd kolejowy? Gdzieś tu za łukiem chyba. A, już chyba tam widzę, między słupami raczej. Ktoś popsuł właśnie, Matsu, ktoś popsuł. Teraz nie ma chętnego. 600 osób już. O, bardzo wam dziękuję. Bardzo fajna dzisiaj frekwencja jest na kanale, jest mi miło. A ja powiem wam, że dzisiaj jestem zjebany i niewyspany, nie? Czasami jest tak, że jest właśnie odwrotnie, że mam werwę, mam energię, to wtedy jakoś tak frekwencja nie dopisuje. A jak jestem zmęczony, niewyspany i wszystko na głowie, to wtedy właśnie jest frekwencja, się robi, nie? Dobra.
Dobra, 25 nikt mi chyba głowy tutaj nie urwie za to. Może, o, teraz już tak sobie zahamowałem, że... Tutaj koleżka też zwalnia z naprzeciwka. O, tutaj ładny składzik jedzie, siódemki. Tutaj z wagonami bipa. Ale tam ile pasażerów ma, wow. Ale dźwięk jest mistrzostwo świata, powiem wam. W maszynie dźwięki i modele to jest cudo. Jeszcze żeby otoczenie tak współgrało jak te modele, to już w ogóle, panie, pięknie. No i szkoda, brakuje mi realnych, prawdziwych scenerii. Tak jak jest to w Simrailu, czyli jest jakiś tam Sosnowiec, Katowice, Warszawa, Grodzisk i tak dalej. ST sobie luzak leci, 43. EP09 32%. Znaczy procentów to widzę, tylko mi się ankieta, słuchajcie, jak mam tutaj wyodrębniony czat z boku prowadzenia live'a, to ankieta mi się chowa i zostaje tylko pasek, to co wygrywa. Znaczy nie widzę innych odpowiedzi, które tam zamieściłem. EP09 to trzeba traktować jako EP09. Nie patrzcie na to EU, bo ja po prostu pisałem szybko i... Tak, 32% ma. Paweł, Marecki faktycznie ma niezły wynik. No, ale Paweł, ty też 30 miesięcy ma. Marecki ma 40. Ale to dziękuję wam, panowie i panie, czy też odwrotnie to powinno zabrzmieć, za to, że chcecie tutaj ze mną wysiedzieć w ogóle i gadać o czasami o głupotach. Takie się też zdarzają. Dobra. Pozdrawiam, Terks, fanatyk, ja jestem ze Zwardonia, pozdrawiam również. Jak dostojnie się minęliście z tą siódemką? No tak, Simulation, bo on hamował przed przejazdem, ja też przed przejazdem hamowałem i żeśmy się tak ładnie, majestatycznie wyminęli. Pasażerów jak latem na Kołobrzeg, tak, w tym wagonie, tak, zgadza się. Dobrze, rozkładówka. Grabówek, Lachy i ja mam postój w Lubniewie, tak, ale to na kilometrze jest dopiero, a w ogóle na 0, w zasadzie, 0, czyli jakieś 35 km wynikałoby z tego, ile, 613 głosów jest, o, to już bardzo dużo. Szymek, drawinowo jest, ale zwykłe. Drawinowo do wieczora musisz sobie pobrać z forum maszyny. Marecki, widzisz procenty? No widzę. Widzę obrazek tylko, Marecki. Jak mi to udowodnisz na Discordzie, to będę wiedział. Czyli na Discordzie dla wspierających, dla VIP-ów. Czemu przejazd był bez RP1? Kamil, czemu był bez RP1? Bo był bez RP1. Dzień dobry, Macieju. Jaka trawa by wysoka porosła. Słuchajcie, jak na wiosnę teraz. Jak na wiosnę porosła. Słuchajcie, w końcu zrobiło się zielono. W końcu te drzewka pięknie zakwitły, owocowe. Tam jakieś mirabelki, jakieś śliwki i tak dalej. Piękne białe kwiaty. Trawa się zaczęła zielenić, drzewka, wszystko zaczęło się zielenić i czerwienić, także jest ładnie, jest pięknie.
Aczkolwiek pogoda ma się jutro zepsuć. Jutro mają być deszcze i zimno. Dupa z wiosny będzie. Domin już ile? 625. Dużo. Maciej Hero. Siema zieloni, niebiescy, siema czaty. Cześć, cześć. Domin, w końcu ciepło, ale chyba nie za długo. No jutro już ma być zmiana. Simulation, ostrożnie z tą przepustnicą, bo trakcję osmolisz. No i trakcję i ten tunel. I ten tunel, w którym teraz jadę. Simulation, będzie czarny. Ekolodzy nie będą zadowoleni. Oj nie. Paweł, oj, zaczęło się zielenić. A ja czerwienić, bo alergia przyszła. Nie fajnie, to już nie fajnie. Dobra, teraz lekko chyba pod górkę będzie. Ja tutaj w zasadzie cisnę ile mogę, tak? 15 plus 2 to jest wszystko, co mogę wycisnąć z tej maszynki mojej. Przepięknej i pięknie chodzącej na dieselku. Piotrek, u mnie już się padało. Wiesz co, jak dzisiaj jechałem samochodem, Piotrek, to to gdzieś tam się te burze tworzyły, bo widziałem czarne chmury. Natomiast parę kropel mi spadło na szybę, dosłownie. Parę kropel i nawet niezauważalnie to było, więc dzisiaj można powiedzieć, że deszczu nie miałem. Jak pada deszcz, to nie działa. Co? Dziadostwo nie fruwa. No tak, no tych pyłków, ja ostatnio też zauważyłem u siebie nasilone kichanie. To pewnie też w związku z tym, z istnieniem sporej ilości tego latającego dziadostwa. Dobre, Piotrek Huzar, dobre. Zdecyduj się, co chłopy mają śpiewać w wagonie. Rozkwitają pąki, czy deszcze niespokojne? Chyba to drugie. Aż przyjemnie było wyjść. Tak, tak, dokładnie. Ja spędziłem prawie cały weekend na zewnątrz. Przez piękną pogodą. Także było warto, było warto. Jakub Sobas, a dzień doberson. A witam cię, dzień dobry. Cześć, Jakubie. Polecam. Wiesz co, Paweł, aż takiej alergii nie mam. Ja parę razy pokichałem i tyle. Polecam oczyszczać powietrza. Tak, tylko wiesz, jak jesteś na zewnątrz 2-3 dni, no to oczyszczać powietrze to ci niewiele da. Mazurski spoter. Całkowicie nowy egze do pobrania. Maszyna w nowej wersji. 2304. Nowość. Jest i Dziunia! Dziunia! Dziunia, Dziunia! Cześć, Dziunia! Z kolką wpadłaś. Dobrze. Reaper. Też cześć, witam. Jak my z tym rozkładem? Bo ten rozkład się ciągnie jak makaron włoski. No, Gagar, Gagar! Kaczka. W malowaniu PKP Cargo. To teraz nie widać, bo jest... Teraz zobaczysz. Wylecimy. Kotek, witam w poniedziałkowy wieczór. A witam, witam. O, co naprzeciwko leci? Też siódemeczka. A nie, jamniczek leci. Jamnior. Dawaj tego jamniora, pokaż mi. Z bunglem. Nie, Paweł, ale w domku masz spokój, a na zewnątrz to tylko w aucie. No wiesz, ale... No ale w domku, no ale ja się... Jak jest taka ładna pogoda, Paweł, to się w domku nie siedzi, no. Tylko się wychodzi i się coś robi. Czy grałeś kiedyś we Flight Gear? Nie. Filip? Nie.
Blum wróżka, co nam dzisiaj wyczarujesz, jak zwykle? Blum. Marecki, skoro temat wojskowy, to zawsze na alergię możesz założyć słonika. Słonika na alergię, okej, okay, Marecki, spoko. Każdy ma swoje sposoby, widzę. Pawelas, no tak, zgadza się, mieszkam w Anglii. Tu jest ładnie, to jak wygrana w totka. No tak, w Anglii tak. Przysłowiowe angielskie deszcze i wiatry. Oglądałem jakiegoś kierowcę kiedyś, jakieś filmy z kierowcą, Polakiem, który pracował w Anglii i mu powiedział, że trzeba się tam przyzwyczaić. Trzeba się naprawdę mega przyzwyczaić do tej angielskiej pogody i trzeba to jakoś przeboleć, zrozumieć i przełknąć, bo inaczej to ciężko będzie. Zazwyczaj nie jest zimno, ale też nie jest ciepło. Czyli zawsze tak 15, 12, 11 i piździ, i wieje, i słońce, i tak w kółko. Abarot, nie? Bo w Polsce takie faktycznie są takie 4 pory roku, nie? Czasami są cieplej, czasami zimniej, ale jednak 4 pory roku. Jak jest wiosna, to wszystko rozkwita, trochę więcej słońca. W lato czasami upały mega, nie? Później jesień, no to znowu taki okres przejściowy. Zima, no to zima tu u nas jest teraz różna, nie? Raz jest śnieg, raz nie ma tego śniegu w ogóle, tylko deszcz pada, jest na plusie w ogóle. No ale mniej więcej mamy takie wyodrębnione 4 pory roku, a w Anglii no nam nie wiadomo co tam jest. Nie mówić, że tam się trzeba naprawdę przyzwyczaić do tych angielskiej pogody. Matsu, u mnie tak wyszło, że w końcu odpoczywam, ale jeszcze przed komputerem, jutro znowu ma padać. Tak, jutro ma znowu padać, niestety. Tak, są mazurskie inne malowania, są wszystkie nowe w nowej wersji maszyny. Do Gagarina, nie tylko do Gagarina, do wielu innych jeszcze składów, lokomotyw, wagonów. Grzegorz Moroń, dzień dobry Grzegorzu. Trzymaj się lokomotywa, do następnego spotkania. Filip, jaki jest najlepszy symulator o samolotach? Microsoft Flight Simulator, MSFS. Dziumia bez przesady, częściej niż pada, to wieje. No właśnie, mówiłem o tym piździeniu wiatru, tak. Więc albo pada i piździ, albo pada i piździ i w ogóle jeszcze nie wiem co. Paweł, tak jak mówisz, tu jest zima, wiosna i znów zima. No właśnie. Chyba jednak wolę Polskę pod tym kątem, bo przynajmniej jest jakiś taki w miarę zarysowany podział. I można się spodziewać różnej, znaczy jest takiej bardziej pogody stałej w odpowiednim przekroju datowym, no, miesięcznym. Piotrek, u mnie tylko teraz strasznie mało słońca. No a wczoraj jak było? No dobra, poczekajcie, bo my tutaj S1 mamy za 700 metrów. Chociaż nie. Podał dyżurny dalej. A tutaj luzak jakiś leci znowu. Byczek, luzak. Byczka, kurde, fajnie, że zobaczymy w Simrailu. Bardzo się z tego cieszę. I też kibelka, że klasyczny kibelek będzie w Simrailu. Super sprawa. Nie, tutaj 13. Wystarczy dyszka. Ile mamy? 662 osoby głosowały w ankiecie. Dzięki wielkie. Może dobijemy do 700 osób. Róbmy rekord. Czemu nie? Podoba wam się malowanie tego Gagara dzisiaj w malowaniu PKP Cargo?
jeszcze jedno ma... O, dobra. Takie, takie i takie. Podoba wam się malowanko tego Gagarina? Wykonanie jego. Grzegorz Moroń, u mnie w Szkocji dzisiaj padało, słońce świeciło i wiało, i wieje. Czyli standard, angielska pogoda, czy szkocka pogoda, kurwa. Nie, co tam się dzieje na szlaku? Paweł, a czasami zdarza się ciepło, nawet gorąco, ale to rzadkość. No właśnie, dlatego Anglicy wyjeżdżają do ciepłych krajów, nie? Filiprus, X-Plane 11 już jest nierozwojowym symulatorem, także ja bym w to nie wchodził już. On miał swój czas, wygasł ten czas, teraz inne symulatory zajęły jego miejsce, w zasadzie jeden. Ten 324 jest zajebisty, oj tak, naprawdę ładny. Bilbo, nie pisz mi o tym kraju, bo nawet nie chcę o tym słuchać. Dobra, mamy wjazdowe. RP1 ma ładny, trzeba przyznać. Ładny, no ładny, ładny. Paweł, coraz ładniejszy jest ten symulator maszyny. Tak, tak. Coraz ładniej to wszystko wygląda, powiem ci. Czym maszyna wygrywa w stosunku do Simraila? Ilością taboru wygrywa, ale nie tylko. Dźwiękami też wygrywa. Procesem skomplikowania chyba prowadzenia danej lokomotywy też wygrywa. Simrail wygrywa znowu trasami oryginalnymi. No zresztą nie tylko, multiplayerem. Ale maszyna ma super tabor, piękne malowania, szczególnie te odnowione, mnogość wagonów różnych i osobowych, i towarowych, czego nie ma... Tak, w Simrailu to powstaje, coraz częściej powstaje i dochodzą w nowych patchach, ale no... Na dzień dzisiejszy tak to wygląda, według mnie. Niestety nie wiem, ile mam tutaj klatek, bo powiem wam, że nie mam wyłączony ten wskaźnik klatek, więc nie wiem, ale nie jest źle, nie jest źle. Matsu, we Włoszech też jest wiosna, co z tego? No jak to co z tego? No jest wiosna. Brudne i prawdziwe Bilbao. Tak, tak, właśnie jest takie umorusane, utytłane błotem jakimś. Nie, to nie jest błoto. Jest po prostu deszcz taki z brudem połączony. A tutaj jeszcze w lokomotywce mamy możliwość zajrzenia do środka, do bebechów. Fajnie wygląda. Poprawiono dźwięki w TM2 SM48 w maszynie. Tak, są poprawione i dźwięki, są poprawione malowania, jakaś tam chyba fizyka. Tak, Junia, no i fizyka chyba też w niektórych chyba jest poprawiona. Czy mam Vectrona w maszynie? Vectron, model Vectrona chyba jest. A co tu się stało z przewodem? Chyba nie zdążyłem odhamować i się załączył przewodzik. I mi prędkość spadła przez to. Dobra, to kotłuj w takim razie. Czy X-Plane 12? Ja bym... Jeszcze raz tłumaczę, nie wchodziłbym w żadnego już X-Plane'a. Rozwojowym symulatorem jest na chwilę obecną, według mnie,
jedynie dzisiaj Microsoft Flight Simulator. Cześć Janusz, witam. Nie, w maszynie nie ma pendolino. Tak, Piotrek, dobrze zauważyłeś. Nie, nie ma. Także tutaj SimRail wygrywa na korzyść maszyny z składem pendolino. R6. Dobra, kanał 6. Jakaś taka powycinana ta kierownica. No tak. Słuchaj, ktoś przyszedł z piłką do metalu i obciął mi tą kierownicę kawałek. Została mi tylko tyle, nie? Taki Mercedes? Nie, ale nie do końca. Tak. O, szlakowa 110. Dobra, ale ciszenie jest... Dobra, jest przewód, jest hamowany. Dobra. No to wio. Matsu, masz rację, no nie da, ja tak, wiesz, tak szybko porównywałem, ale generalnie nie da się porównać, to są zupełnie inne dwa światy. Znaczy, kolejowe tematy, ale inne dwa światy. Piotr Wałbrzych, w piątek super, w sobotę, bezchmurnie, ale wczoraj już tak pół na pół dnia słońca, a dzisiaj to już w ogóle. A to u mnie odwrotnie, znaczy nie, może nie odwrotnie, Piotrek, u mnie było tak, w piątek lampa, w sobotę lampa, w niedzielę lampa, bezchmurnie w ogóle. Dzisiaj dopiero są chmury. I po południu zaczęły tworzyć się chmury, chmury deszczowe. I tak mówię, siknęło dosłownie chwileczkę, nawet nie siknęło, pokropiło. Widzę, że burze poszły na północ z Polski. Teraz gdzieś nad Gdańskiem pada, nad Bydgoszczą są jakieś burze. I na południu, w okolicach Krakowa są jakieś chmury, burze. U mnie na razie nie ma. Ale jutro podobno już ma być lipa. 10 stopni. O, wjeżdża sobie tutaj chyba SU-45 z kontenerami. Siema, lotniku Pejterze. Panie pilocie, dziura w samolocie. SU-46. Daje radę, kurde, daje radę ten gagarek. Co prawda tej prędkości jakiejś tam wielkiej nie osiąga, no ale te 70 km daje radę. Tyle co jest zresztą w rozkładzie jazdy. Dobra, jeszcze 3 stacje i w Lubniewie będzie postój. Chyba. Robert 8226, siema, siema. Kierownica jak DC6. Tak, tak, Adam, dokładnie. DC6 też ma taką sterownicę. No dobra, co tu się będzie działo? Już mnie tu semaforkiem informuje. Nie ma nic nowego w Gagarinie. Gagarin nie żyje. Pajter, jak widzi, że żyje. Cześć Dawid, cześć Dawid. Paweła, 109 stopni zimny wiatr. Wiecie co dzisiaj miałem? Jak jechałem na termometrze w samochodzie, no tylko że w mieście. 24 stopnie i słoneczko. Oczywiście klimę już musiałem odpalić, bo jak słońce grzeje przez szyby i nagrzewa jeszcze wnętrze samochodu, to się robiło za gorąco, więc musiałem już klimkę dzisiaj odpalić. Ustawiłem sobie tak między 19-20 stopni, tak raz 20, raz 19. Wrzeszczyna, tak, Wrzeszczyna tutaj jest. My tu mamy przelot, później będzie Krucz, jeszcze Ostrowia i w Lubniewie przystanek. Także dzisiaj już klimatyzację odpalałem. 24, tak w optymalnym momencie dnia było 24 stopnie, jak samochodem wracałem, więc no ciepło. Już dzisiaj było naprawdę ciepło, krótki rękaw. Fajnie było. Dapek, siemaneczko, hejo, hejo.
Maciejas, to nie jest całkowicie nowa, aczkolwiek nowa na tyle, że najświeższa ściągnięta z forum maszyny. Drawinowo do wieczora. Tylko jest lokomotywa podmieniona. Macie jak S. Ale ładnie to wygląda. Muszę wam powiedzieć, że naprawdę maszynka wygląda fajnie. Marian, skąd jesteś? Z Polski. Dziobak. Ach, ten dźwięk silnika. Piękny jest, nie? Ale się tutaj rozbujałem. Stawimy sobie dyszeczkę. IU-18, IU-62, DC-3. No DC-3 kojarzę. IU chyba miał, tak. IU. Tak, ten co miał katastrofę, faktycznie. IU-62 miał. Ale czy IU-18 miał, tego nie wiem, bo ten samolot taki jest troszkę mi obcy. IU-18. Mapka jest pasjonat historii, jeszcze raz tłumaczę, z forum maszyny, ją trzeba sobie osobiście dograć. Mura, biorąc pod uwagę, że to jest eszelon, to jest traktowane jako przesyłka nadzwyczajna, może być przekroczoną skrajną, więc 70 km to max. No właśnie, kurde, ja tutaj troszkę poszedłem po bandzie i mnie się rozbujał za szybko. Tak, Marian, okolice dużego miasta, tak, centralnego dużego miasta. Walecki, jaka sceneria? Drabinowo do wieczora. Teraz zacznie zwalniać, co? Jeszcze tylko sobie RP1 puścimy. Kurde, ale fajnie teraz ta trawa wygląda. Takie zboże w zasadzie, młode zboże. Tutaj mamy krucz. Piotrek, jak idą prace z trasą Bieszczady w maszynie? Nie wiem, bo nie interesowałem się za bardzo tym tematem. Coś tam czytałem szybko, pobieżnie na tym forum maszyny, ale coś tam lubią, no. Adam, a jutro ATR-ek w MFS-ie, tak? Będę kupował ATR-a, tylko nie wiadomo, o której godzinie wyjdzie. Adam, ale będę kupował, będę chciał zrobić lot testowy tym samolotem jutro. W Microsoft Flight Simulator, więc jeżeli ktoś będzie chciał zobaczyć u mnie, jak się męczę z ATR-em, to zapraszam jutro na symulator lotu. IU-18 latał w PLL lot, to wiem, tylko nie znam tego silnika za bardzo. Wiem, jak wyglądał, Piotrek, wiem, tylko nie znam kabiny jego. Dziunia, o 17 ma być premiera ATR-ka. A widzisz, to nie wiedziałem. A może pisał mi chyba Jet Fighter, tylko już nie pamiętam. No dobra, zaraz zobaczymy, co tam dalej dyżurny mi tu wykombinuje. Teraz sobie puszczę. Ale dźwięki są po prostu, to jest petarda. W maszynie dźwięki to jest miazga. S1 się na razie świeci. Później z Ostrowia i Lubniew. Adam, oj, to oglądam u Fansima ATR-ku. No, też to jest jeden z moich ulubionych samolotów. ATR i DC-8. De Havilland Dash Q400. A jednak będziemy stali. Myślałem, że mnie tutaj puści, ale nie. Nie puści. Nie ma wjazdu. Na zastępczy. Dobra.
A i tak ja muszę odhamować, zanim mi stanie, dobra. Znaczy nie, mi nie stanie, tylko pociąg. Ja Paweł, na co zbieram? Na wymianę procesora, płyty głównej, RAMu. Na Intela najnowszej generacji chcę przejść. Ja mam aktualnie 10. generację Intela. Dobra. Zmieniamy i... I na zastępczy wjeżdżamy. Ach, piękny ma te ślipia, kurde no. Słuchajcie, on troszkę kobietę przypomina z przodu, nie? Nie przypomina wam kobiety, ten przodzik z tymi oczami takimi wielkimi? No mi to trochę kobieta przypomina. Jak mogę do czegoś przy... to do kobiety bym, jakiejś takiej... z tymi gałkami takimi wielkimi, ocznymi. Ale porównałem teraz? Kobieta o męskich rysach twarzy. No trochę tak. No trochę tak. Ale jednak te oczy takie wielkie, wiesz, piękne takie oczy, kurde, no tego. Także troszkę mnie tą przypomina kobietkę. Dobra. Ładuj się do czołgu i postrzelaj. Oj tak. To nie ten etap. To nie ten symulator, Piotrek. Wacławek, witam. Mam pytanie, czy w najnowszej wersji maszyny jest kabina nurka? Nie wiem, bo ja jeszcze nie sprawdzałem, Wacławek. Naprawdę, nie sprawdzałem tego jeszcze, bo jedyne co sprawdzałem, to malowanie właśnie, które dzisiaj wybrałem do Gagarina, bo Gagarin miał być na dzisiaj. Ja już go przekładałem sobie z piątku. No niestety piątek wyjechałem. W piątek chciałem zrobić maszynę i nie wiedziałem, że wyjdzie wersja w niedzielę. I może i nawet dobrze, bo dzisiaj już mam nową wersję maszyny. Dobra, to jest krucz. To jest krucz. Tak, stary, dokładnie Azel. Dokładnie, stary 200. Ale jest wylot, dobrze. Są starki z plandekami, są starki bez plandek. Czołgi są trochę słabo zrobione, no ale nie ma co narzekać. Szkoda, że Gagarin nie jest po modernie. Nie, no jest nowe malowanie. Max. Dzień dobry, Kamson. Hejter, właśnie straciłeś 50% elektoratu w sensie kobiet. Czy ja wiem, Hejter, czy straciłem? A może zyskałem nawet. Hejter, a ja bym poszedł w drugą stronę, że zyskałem. Bardzo ładna, bardzo piękne oczy. Naprawdę. Wania, dzień dobry. Hej, moderacjo, cześć, witam cię, Wania. Freszu, zmieniając tematykę Sima, preferujesz ATS czy ETS2? Preferuję, ale lubię też ATS. Kurde, ładny wyjazd tutaj. Las się zaczyna. Stąd jest wyjazd. No dobra, to teraz już dawaj, 15 i bio. Czarno się zrobi. Czarno się zrobi nad lokomotywą. Ale trzeba ten eszelon dowieźć w miejsce przeznaczenia. Wacławek, miłego grania. A, dziękuję. Szkoda, że nie ma Stara. Wania, Star był kiedyś do ETS-2.
Był model Stara, to był Star 266. Tak, był. Ja nawet mam gdzieś odcinek z tego Stara. Także jeździłem tym starym PTS-ie Wania. Nie było Stara 200 chyba tylko, ale był Star 266. Trochę inna kabina i trochę inne nadwozie, ale były. No, azyl być prawdopodobnie łańcuchawi, no ale tutaj są na pasach. Ale że kabina nie jest po modernie. No nie, no to jest stara kabina, tak. Brudkość, co wam po głowach chodzi? O, chłopie, żebyś ty wiedział. Ale jakie samochody na platformach? Na najbliższej stacji zamów flaszki, ile wojsko może Borygo pić ze Stara. No tak, w sumie tak. Zamówimy. Bimberek. Może być, Piotr Puzar? Wódka to nie wiesz, do sklepu to nie bardzo. Ale bimberek to już tak. Wszystkie dzięcioły wytrujesz tym Gagarinem. No, ba, panie. Ale jakie to niezawodne, Spartan. Jakie to jest niezawodne. To jest bardzo niezawodny sprzęt. Wlewasz i jedziesz. Smarujesz i jedziesz. Dariusz Laskowski, siemaneczko, a witaj kolego. Jak myślisz, kiedy dodadzą nowego mana? Widziałem screeny, widziałem zrzuty, tak, że SCS już tam jest blisko tematu, więc myślę, że nie... Sun, niedługo. Sandra Bomba, o Jezus Maria, już się boję. Dzień dobry, witam. Ciekawe, czy dodadzą VT do w maszynie kiedyś. VT? VT, czekaj, nic mi to nie mówi, co to jest VT? Albo ja teraz czegoś nie strzeliłem. VT. Bania. Please, weź mi to wyjaśnij, o co chodzi. 60. A nie, stówka jest, dobra. Czyli pełna kita. Ale ja już chyba niedługo będę miał ten postój w Lubniewie. Jest godzina 19.40. To i tak pewnie nie będę czekał, bo jestem po rozkładem, spóźniony jak zwykle. Wacławek, no w nowej wersji maszynie Kroket, no nie znam kolegi akurat, robił przejazd na żywo z nowej wersji i pokazywał samochody na platformach. No bardzo możliwe, że są, Wacławek, bardzo możliwe, że są. Tylko ja po prostu tego jeszcze nie oglądałem, bo przyjechałem z pracy, miałem ustawiony rano odcinek i od razu ogień na tłoki. A widziałeś trzeźwą kompanię, jak na poligon śmiga? Tak, widziałem, tylko nie trzeźwą. Przed chwilą skład widziałeś, Buwa. Właśnie. Czuwak. To w której to lokomotywie jestem taki gadający? Chyba w ET25, nie? Czuwak. I chyba w traksie też. Czuwak. O, jaka ładna leśniczówka. Nie, to taka wioseczka. Leśna wioska, jak w tym. Jak na Helu trochę się tu czuję. I jeszcze wiozę wojskowy skład. Kurde, pamiętam dawno, dawno temu, bardzo, jeszcze jak Hel był wojskowy i żeby tam wjechać w ogóle, to trzeba było mieć przepustki, albo jakaś wycieczka, jechałem wtedy autokarem, musiała być zgłoszona. I wchodzili żołnierze do autokaru i tam sprawdzali, tam pobieżnie co prawda, ale sprawdzali, nie? Ja wtedy na kolonii byłem. A to jeszcze były wtedy czasy
kiedy właśnie Hel był wojskowy. Były normalnie bramy, były kontrole wojskowe, checkpointy takie były. I bardzo to podobnie, takie las sosnowy, wąska tylko jedna nitka kolejowa, jedna gdzieś tam droga w pośrodku lasu. No, bardzo podobnie to wyglądało, a teraz jeszcze eszelonem jadę. Wszystko się tu zgadza. No, chyba nie będzie wjazdu, zaraz zobaczymy. Olexix, 90% już masz, zaraz odpalam maszynkę. Tylko tego scenariusza nie będziesz miał, musisz sobie go dograć. Od razu mówię. I na poligon. No, na poligon. Wyobraźmy sobie, że jedziemy tutaj na Hel. Nie, jest wjazd, dobra. Jest wjazd, ale na 40 bodajże. Tak, na 40 jest. VT to jest szynobus spalinowy, który między innymi jeździ dla kolei mazowieckiej. VT, szynobus spalinowy. To Bania... Znaczy, sama nazwa VT nic mi nie mówi, chyba żebym zobaczył jakiś obrazek, to wtedy może tak. VT, Highway to Hell. Ale to nie... VT to Highway to Hell? Nie bardzo coś. Ale jaki poradnik? Kurde, no kopiuj, wklej, weź to, ściągnij, rozpakuj i wrzuć do katalogu gry. I powiem ci tyle, no pasjonat, no więcej tam nie ma żadnej, nie ma co tam poradzić, no co tam masz radzić? Ściągnąć, rozpakować i wrzucić, skopiować do katalogu z głównej z gry. Wszystko w temacie. O, ładnie tu jest fabryka, fabriken. Ładnie wózek tutaj zachowuje. ACDC, no chyba. Trębnąłem. No i tutaj miał być ten postój i chyba będzie, bo to jest Lubniew. Bo to jest... What? Jaka tam górka? Czy ty widzicie to? Ja nie wiem, czy ja tutaj nie będę musiał się porozpinać. Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy. Drawinowo do wieczora się nazywa Olex. VT627, VT628. Kurde to... Bania, muszę zobaczyć, o co chodzi, bo... Powiem ci tak szczerze, teraz to tak nie kojarzę tego. Hitek, pomyłka! Drukarska pomyłka, tak samo z EP. EP08, EP09. Pomyłka, traktujcie to jako EP. Kwestia tylko wyboru. A ja już teraz nie mogę tego zmienić, niestety. Ale 33% widzę jest. No i teraz tak, do końca teraz nie wiem, co ja tutaj mam robić, panie. Chociaż może jeszcze bym pod semafor podjechał trochę. Cześć, Lubson. No właśnie, Wacławek, tutaj nie ma transkrypcji rozmów, nie ma. Kanał R6 i ja mam kanał R6. Czarny, moja druga żona miała na imię pomyłka. No w sumie tak, można to tak nazwać. Pod semaforek podciągnę. Cześć, Kitek. Tak, Wania, wrzuć zdjęcie na grupę, bo ja chyba tak nie bardzo kojarzę. O, a jednak. A jednak jest... Manewry są
manewry są, czyli chyba się trzeba podpinać, coś mi się wydaje. Się muszę podpinać. Mnie kurna zmiażdżył. Marian, opis był, niestety już go nie mam teraz. Nie wiem teraz, co tam się dzieje. Prawdopodobnie oblot trzeba zrobić. Zaraz zobaczymy. Podjadę w jakimś innym kierunku. Skoro są manewry, to są manewry. Wszystko na to wskazuje, że tak jest właśnie. Dobra, zmieniam teraz reflektory. Jest manewrowe. Tutaj co tu jest? Tauron? Tauron. Dystrybucja, Tauron dystrybucja, ale ładny ten, ładny napis był. Taki prawie 3D. I co teraz, do czołgów się mu przylepię? Wszystko na to wskazuje. Słuchajcie, cała misja to jest chyba 2 godziny 30 albo 2 godziny 40 minut. No ja, mi się wydaje, że ja tam przeciągnąłem trochę za długo. Dobra, jest cały czas semaforek podany. Mikołaj, ale ja mówiłem, że tego scenariusza nie ma. O, trzeba go sobie dograć z forum maszyny. Ładne cacko. Kto wygrywa? Ło! EU07, a było EP09. No proszę, a jednak siódemka, a jednak siódemeczka. No dobra, idziemy, mnie teraz pokieruje. Tu prosto? Prosto mnie tu pokierował. A dobra, tam jest tarcza manewrowa. Widzę. Dobrze. Już. Mechaniko, już. Światełka zmieniamy. Rutkoś, ty też w tej grupie jesteś? Ty też w tej grupie jesteś? Oj, dźwięki freszu, dźwięki to jest po prostu cudo.
A jest po prostu cudo. W maszynce. Lubniew. Ładnie tutaj jest. Lubson, dobra promocja na dyski M2, PC4.0. No, na AliExpressie na pewno bym tego nie kupował. Jakoś mam do takich rzeczy nie bardzo. Ludzie patrzą na peronie czołgi i mówią, o kurwa, co tu się dzieje? Nie, Kujawik to nie multi, to jest single player, to jest maszyna. Żeby mnie tą lupą tu nie trafił. Ach. Dobra, tam coś stoi. A ja sobie tutaj spokojnie chyba pospinam go całkowicie. Tylko końcówkę składu zdajemy tutaj. Dobrze. I teraz jeszcze chyba się podpina jeden przewód. Wszystko jest podpięte? Bało mi się, że wcześniej coś się jeszcze podpinało. Dobra, idę na koniec składu, słuchajcie. Zrobić końcówkę, założyć. Teraz zobaczymy, czy się da. Powinno się dać. O, jest. Świecąca, dobra. Założona. To jeszcze starów nie widział. Z Borygiem. Fabrygo. I ten te logo stara. Ja jestem star. Kto tam mówił? 200? Star 200? Jest logo rozmyte. Albo 202. Ciężko powiedzieć, co tu jest za cyferka. 200 albo 202. Coś tam wjeżdża chyba. A, Gagarek wjeżdża. Kitek 222? Nie, 222? 202 chyba. Kasia, no żeby lufą nie trafił, masz rację. No tak. Ach, te dźwięki, te syczenie w ogóle, kurde. Jak to można ładnie dopracować, nie? Ej, E! Klikasz E. Dobra, a ja sobie tak, ustawimy sobie tak. Kran, pozycję, jazda. Tutaj niby był postój, ale jest już spóźnienie, no trudno. Drawinowo, Mizerów, stawiska dolne, Grodzisk Zachodni. Stawię sobie czoło jeszcze. I teraz to się faktycznie ciemno robi już powoli. Star 220? Ja znam stara 200, stara 266, ale stara 220 to chyba nie. Kurde, tamten dostał wyjazd na 40. A ja nikuta. I tak, no nie, tego drawinowa nie ma, no. To trzeba sobie dograć, mówiłem już o tym dzisiaj 7 razy chyba. No nic, a ja podjadę pod semafor. A jest wyjazd.
Wszystko jest odhamowane? No tak. Ale dymi? Nie chcę ruszyć jeszcze. Jeszcze ciśnienie tam w przewodzie widzę, że jest delikatnie. No, ta lupa już jest blisko tej szyby. No, z 1,5 metra brakuje. Adamek, czy na Ukrainę? Nie wiem, czy na Ukrainę, raczej do nas. No jest tych czołgów trochę na tym składziku. Dobrze. A, kolega mi zrobił próbę i pojechał sobie. No w sumie tak. Dobra, no to powera, kran, jazda. My damy radę, Marian, damy radę. Preszu niestety S-kule, jeśli chodzi o dźwięki silników, tak. I to praktycznie wszystkich ciężarówek, no. Może być Star 244. Tak, Robert, może być Star 200. Star 244. Star 266. Nie wiem, jakie tam jeszcze były z tej gamy. Aha, bo my teraz idziemy na inny tor, całkowicie na lewy. Dobra, dobra. Teraz rozumiem, o co tu chodzi. Bo jechałem tą linią z prawej, był oblot i teraz idziemy po innym, też jedno torze, ale zupełnie w innym kierunku. Wojtek jeszcze jest Star 666. A wiem, pamiętam, wiem. Z takim małyniutkim noskiem. Star 660, tak zwana pszczółka. Pszczoła, tak. Tak, to już wiem, który. Star 660. Bo jeszcze starszy od tego Stara 200. Star 266 ma 3 osie. Tak, Robert, zgadza się. Jest wyższy. Na wszystkie osie napędne. Takich smaczków brakuje w Simrailu, Jaga. Oj tak, no właśnie mówię, no tutaj wygrywa maszyna takimi smaczkami. Simrail, no też trzeba sobie powiedzieć, że jest jeszcze w fazie otwartej bety. Wczesnego dostępu w zasadzie, wczesnego dostępu jest, więc... no zobaczymy, jak wyjdzie pełna wersja, no. Maszyna ma ileś ponad 20 lat ma, więc też... się już dorobiła fajnych rzeczy. O, tu leśniczówka jakaś. Nie, to nie leśniczówka, to jest po prostu pole przeorane. A tu ambona jest. Tam była ambona. No, tutaj jest końcówka tego składu. No kurde, patrz, znikły, o. Znikają. Dobra, one się świecą na czerwono, jest dobrze. Urąbane te szyby, no kurde, rudkość, tak musi być. Tak musi być.
Jakie stare jeszcze? 28, 29. Ale to już w ogóle jakieś przedpotopowe chyba. Pierwsze stare. Dobra, tutaj odtąd mamy szlak na 50. I kanał radiowy R1, ale to chyba jeszcze nie teraz. Cześć Gregog. Gregog. Robert, to byli protoplaści Stara 200. Star 28, Star 29. Tak, ale inne kabiny były zupełnie, nie? Kurde, to jest F1, F2, drawinowo. Nie, no ale to jeszcze nie to. No i 20 km. O jest. Co tam się wydarzyło? Gdzie jest to ograniczenie? A, tam jest. Spoko. Hamuję delikatnie, żeby tutaj wjechać. Co tu się wyrabia na tym szlaku? Tutaj się wyrabia. Oj, przyjadę za szybko. O dobra, trudno. Bo to niestrzeżony jest jakiś przejazd. Marian, jak tak przekraczasz o 1 do 2 km, to warto przytrzymać tak do 2 atmosfer. Tak się nie powinno robić, ale tak się jeździ. I nie więcej, bo jak się co? Ślizgnie banana, to od razu masz płaskie miejsce. Marian, ja wiesz, ja to amator taki tutaj totalny jestem w tych tematach, więc... No, po prostu jeżdżę jak umiem, no, o tak. Robert, to były po prostu modele przejściowe, których następcą był Star 200. No, ile dobrze pamiętam. Znaczy, ja wiem, które to były modele tych Starków. Ale to już były naprawdę takie mega starocie. Co? Przytrzymać hamulcem dodatkowym, a lokomotywę. No, zobaczymy. Tak, kakaorot, kaszalot, można się wywalić. Można się wykoleić z torów, jak najbardziej. Ładna ta linia jest, muszę wam powiedzieć. Taki jednotor, ale fajnie się tym jedzie. Taki troszkę inny rodzaj. Troszkę inny rodzaj, słuchajcie, przewozu.
nietypowy taki towar, ani nieosobowy, takie trochę połączenie. Trochę ludzi wiozę, trochę sprzętu, trochę amunicji, sprzętu wojskowego, czołgów. No jest ciekawie. Wjazd na 40 będzie, dobra. Spróbujmy samą lokomotywą przyhamować. Zobaczymy, czy pójdzie. 47. Wjazd na 40. R7. Roger, pociąg humanitarny. Nie, typowy eszelon wojskowy. No, fajnie, fajnie, fajnie. Fajnie to jest pomyślane. Podoba mi się. Mam zawsze frajdę, jak sobie tutaj pośmigam w tej maszynie. Jeszcze mam większą frajdę, jak to wszystko wyjdzie. Nie zawsze w maszynie jest tak, że mi to wszystko wychodzi i scenariusz jest do końca. Marian, i tak też na ST-44 nie schodzi się naraz, tylko każda pozycja po kolei przytrzymać przez jedną, dwie sekundy. A, to Marian, to już mówisz tak jak w realu, nie? Ja tutaj się muszę dostosować do symulatora, żeby to szybciej działało. Tak jakbym to robił, to wiesz. Ale okej, Marian, okej. Spoko. Rozumiem, że się trzyma każdą pozycję 2 sekundy, powiedzmy, mniej więcej. Wojtek, raczej zamiast amunicji, części zapasowe do Staru 200 i czołgów. No, można powiedzieć, że i wiozę też części. To jest 1080 ton demokracji. Tak, Robert, w zasadzie tak. Wyjazd będzie chyba na 40. A nie, nie będzie wyjazdu. Na razie. Zdrawinowa. Zdrawinowo? Jakoś tak dziwnie to wygląda. Zaraz zobaczymy. Kolej fan. Dzień dobry, dzień dobry. Roger, ten Gager ostatnio był u mnie w żarach z azotem, do Kronopad. Ale dokładnie ten numer, że tak powiem, boczny, to jest, czy tam, a nie, jest dobra, podany, 324, ładny jest. Nie, nie, nie było dwóch pomarańczowych, było S1 się paliło. Był 1021, a nie, no to inny. Michał, obawiam się, że nie było. Ale to trzeba było sprawdzić już na... i cofnąć sobie. Co są Gagariny, są Kamson u ciebie codziennie? I tutaj jest kanał R1. A jeszcze jest RP1.
Sawerów, nie odpowiadam na słowo kiedy. Ja już ci o tym mówiłem. Mariam, tu jest jeszcze oryginalny silnik. 14D40 bodajże, a te wszystkie już są wycofane. Teraz jeżdżą tylko te po modernizacjach z silnikiem Kata bodajże, Caterpillara. A ten, rozumiem, którym ja jadę, Marian, to jest ten, który napisałeś, tak? Czyli ten 14D40. Ale ma charakterystyczny dźwięk, naprawdę. Tak, Monsterek dogrywa się do maszyny inne scenariusze. Kopiuj, wklej. Ściągasz, rozpakowujesz, wklejasz. Dostępny na forum maszyny. SHP, limit jest na 70, no ja mam taki też wpisany tutaj w rozkład 70, mizerów, stawiska dolne i zatrzymujemy się w Grodzisku Zachodnim. Co do ankiety, EU07 wygrywa, 34% ma głosów. Możecie mi napisać, ile osób głosowało? Jeszcze są Edgary, Wania, Edgary. Edgary, Gagariny i Edgary. A co to są te Edgary? Chyba nie kumam. Ta, oryginalny, ruski dwusów. Bożeż ty mordę. Raper, witam, pozdrawiam również z Dorotką. Witam cię, raper, pozdrawiam również. Jaga, było, było. Okej, okay, no to jak było, to to ja widocznie nie zauważyłem. 895 osób głosowało. Bardzo dziękuję za ładną frekwencję. Dzięki za głosowanie. Bo macie po prostu wpływ to, co będzie w następnym odcinku. 896. Dzięki Angelus również. Dzięki Rafik. Edgary są super. Co to jest ten Edgar? Edgar to zmodernizowany Gagarin. Na nowo. Jest tylko w Rail Polska. No to muszę zobaczyć tego Edgara. O, widzicie, aż sobie myszkę przesunąłem, dobra? Za bardzo. Edgar. A ciekawe, czy to w maszynie w ogóle jest ten Edgar? Czy jest taki model zrobiony? Czy tylko ten klasyczny taki Gagarin? Nie wiem, powiem wam szczerze. No bo ten jest piękny. To jest jeden z najładniejszych Gagarinów, które widziałem. Jeździłem jeszcze kiedyś na Gagarinie w maszynie, nie wiem czy pamiętacie, na Lotosie cysterny ciągnąłem, ale to tam był M62, taki typowy rusek z takimi brzydkimi reflektorami z przodu. One mi się akurat nie podobają. W malowaniu malowaniu Orlenu. Ile już jest? Trafik 900. No to dobijemy do 1000 chyba, nie? Słuchajcie, już co prawda nie zostało wiele trasy, ale chociaż 1000 głosów oddanych na ankietę, to już będzie coś. No zapraszam bardzo was serdecznie do głosowania na tą ankietę. Głosujcie, co tam w następnym odcinku chcielibyście zobaczyć. Macie do wyboru 4 propozycje. Ale dobijmy do 1000. Dobijmy. Dacie radę. Już nie mówię o żadnych tam tak zwanych lajkach, kciukach, bo to ktoś chce, to zostawia, nie chce, nie zostawię, twoja sprawa. Trudno, no. 60. 60. Dobrze. Nie ma Edgara na elektryczny... To... Nie ma Edgara. To elektryczny Gagarin, Roger pisze. Ze starego Gagara zostawili tylko wózki i ramę. A, widzisz. Spróbuję samą lokomotywką przytomować. No, tak to bym pewnie zdarł jej całe ośki, jakbym tak robił. Ale najważniejsze, żeby hamuje. Ale też ma silnik dojazdowy. Aha, okej.
Raper, Kibelek też będzie. Kibelek spokojnie. Kibelka robi co 4-5 odcinków. W różnych wersjach. Także spokojnie będzie. Resztę Ray Polska zmodernizował. A widzisz, Roger. No i dobra, jest 60. Piotrek Procenty, pozdrawiam Piotrka Procenty. Dzień dobry. Tak, raper, jak Gagar zakopci, to faktycznie jest grubo. Tutaj zresztą w symulatorze też dosyć ostro daje, nie? Z tym kopceniem. Wcale nie jest lekko. Coś mi się tu kamera tak jakoś dziwnie przesuwa. Źle mi się ustawia, to trudno. Ile mamy? 909 głosów. Głosujcie, głosujcie. No nie, no to już 1000 nie, wspólnie nie osiągniemy. Raczej, no ale głosujcie. Do końca odcinka ankieta jest. Angelus, Simrailu, Fancim w nowym update beczki weźmie. Tak, wie, weźmie, bo wiem, o czym mówisz. Widziałem zdjęcia, screeny Simrailu, beczki cementowe, tak? Na cement. Te gruszki na cement. Co jest na żółto? No bo jest noc, to jest żółto. No i teraz co, to jest Mizerów? Chyba tak. Tak, tak, raper, z takim składem faktycznie. Ten wagon jest bardzo ciekawy, ten ostatni. Sypialny z takim pomieszczeniem, z telewizorem, z barem. Bardzo fajny, podoba mi się. Takim mógłbym jeździć wagonem. Angelus, proszę nie pytaj kiedy, bo sam nie wiem. Nie wiem dlaczego nie możesz, ja dzisiaj wgrywałem, więc wszystko się udało, Szymek. Hamulec, tylko kran, pozycję jazda i będzie dobrze. Będzie pan zadowolony. I pani też. Cicho! Nie piskaj mi tu. Cześć, Artur Staniszewski. Tak, weekend był wolny od kompa. Ten następny też będzie wolny od kompa. Takie życie, panie, takie życie. Ale tydzień nie. Nie, nie, raper. Skład już akurat na scenerii był. Tylko podmieniona jest lokomotywa. A przed nami leci, słuchajcie, nie ET, tylko SU-45. Czyli Fiat. Ale tego dymu, aż go widać z daleka. No, daje czadu, daje czadu. No, powiem wam, że całkiem długi jest ten scenariusz. Ja go nigdy nie robiłem. Znaczy nie, eszelony robiłem, tylko nie akurat ten. To jest chyba ostatni skład z eszelonem. Znaczy nie, no można sobie samemu oczywiście ustawić na jakimś tam scenariuszu zatowarowego. Ale takie chyba wgrane to chyba były trzy, ja pamiętam, eszelony. Na Całkowie chyba też był. Na Całkowie chyba w wersji 2 tam były chyba dwa scenariusze z transportami wojskowymi. No i ten jest na Drawinowie do wieczora.
Angelus, najlepiej mieć jedno i drugie. Kulek, nie na Steam, nie na Steam, tylko kulek, zewnętrzny instalator ze strony maszyny. No tak, słuchaj, na prądzie trzeba oszczędzać, no to mamy tutaj ropę do przepalenia. O. Nie wiem, ile mi jeszcze zostało, zobaczymy, już niedługo. Mizerów, stawiska dolne. O, czekajcie, pojedzie fajny składzik. EP08. Zaraz mogę zobaczyć 66, tak? A tutaj mamy. Oj, coś się tu chyba nie zgadza z numeracją. 65. 6 kilometr, czyli zaraz do Mizerowa powinienem dojeżdżać. Później kilometr, 1,5 kilometra dalej są stawiska i 4 kilometry dalej jest grobisk. No, to już niedaleko. Łukasz, drawi nowo do wieczora. Lipińskie małe. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Hamuję do 50. Marian, tak, ta ściana, ale to wiesz, w maszynie te ściany są bardzo często w różnych scenariuszach, także do tego się trzeba przyzwyczaić. Na całkowicie dużo jednak ładniej. Może tak, ale nie przeszkadzają mi te ściany jakoś, nie specjalnie. Angelus, kiedy Bieszczady? No, no nie wiem, jak oni tam zrobią, nie, te Bieszczady, żeby były takie przejezdne chociaż. To wtedy jak najbardziej. Jako czołgi na poligon czy na złom? Słuchaj, wszystko dzisiaj na poligon, trzeba się szkolić, bo wróg czuwa za naszymi wschodnimi granicami. Kulek, to akurat nie patrz, musisz antywirusa wyłączyć. Do maszyny wyłącza się antywirusa. On faktycznie maszynę rozpoznaje jako program wirusowy. Także kto jeszcze nie miał nigdy do czynienia, no to tak się robi. Simulation, a wiesz, że na Steamie maszyna też będzie? Tak, wiem, bo jest dodana już Simulation już jakiś czas, wiesz? Ona tam już wisi, ja nie wiem, chyba z rok. Albo i lepiej. Ale to już chyba Simulation z rok albo półtora tam już wisi. Rutkoś dobrze mówi, nie pytać co kiedy będzie, jak będzie, to będzie. Lub są cel zbiórki, wymiana komputera, wymiana podzespołów głównych, komputera, płyta główna, procesor pamięci RAM i prawdopodobnie też chłodzenie będzie do wymiany na najnowszą generację Intela. Młody kierowca się ma. No właśnie, ile tych głosów jest oddanych na ankietę? Prawie 1000 głosów oddanych, no nieźle. No ja niestety tego nie widzę, więc nie wiem. Jak to tam wygląda? Nie ma pomysłu na nikt. W 2019 roku już wisiała na Steam. O, no właśnie. Mi się wydawało, że to rok, a to już kurna parę lat już wisi. Ile? 936 głosów. No kurde, pięknie, pięknie. Elegancko, głosujcie dalej.
Raper, każdy program antywirusowy, począwszy od Avasta, znajduje wirusa w instalatorze. Wyłączyć to w cholerę, bo z drugiej strony, która gra czy symulator nie posiada dziś choć małego wiruska? Wiesz co, tego to nie wiem, Raper, czy posiada, czy nie posiada. Natomiast ten instalator bardzo fajnie, bo on pomaga w ściąganiu tych plików głównych symulatora. Trochę to trwa, faktycznie trochę to trwa, w zależności od łącza internetowego, ale jednak instaluje bardzo dobrze. Tak, Marian, będę zmieniał procesor głównie pod kątem symulatorów lotu. Tak, do maszyny jest dobry, do ETS-a Marian jest jeszcze ok, ale już do MFS-a już mi tam klękają narody w niektórych miejscach i tak, będzie wymiana procesora. Kamil, dziś, dzięki Ci za dziś, do następnego, trzymajcie się. Trzymaj się, Kamil, cześć. Nie, no Lubson, jeszcze nic nie kupiłem, nie, jeszcze nic nie kupiłem, no. Raper, i przypomnij sobie czasy, kiedy grałem w maszynę jeszcze w skrzynce z kineskopem. Wtedy to się oglądało jak prawie Minecrafta. No to ja tak daleko nie sięgam akurat. Ja może gram... Musiałbym zobaczyć, od kiedy ja gram maszynę, bo to jest już odcinek, nie pamiętam, 70. z maszyny. Już bardzo dużo tych odcinków powstało. Znaczy, go nie numeruję ich, ale... Nie numeruję tych odcinków, ale wiem, że jest ich na... Ja sobie zdjęcia numeruję. I chyba 70 zdjęć wyszło. 70 odcinków z maszyny. No dobra, i co? A, i Grodzic Zachodni, patrzcie, jak to szybko poleciało, nie? W sumie szybciutko. I dojeżdżamy do Grodziska, już faktycznie wieczór się robi. Tak, Raper, zgadza się. Czekaj, bo nie mogę odhamować tego dziadostwa. Już sekundeczkę, dajcie mi chwilę. Przewód główny tutaj mi się zapompował za bardzo. Marian, grafikę mam akurat mocną. To już procesor mi tutaj jest wąskim gardłem, tak zwanym. Grafikę mam dosyć mocną. 3080 RTX. Bilbao, mam Ryzena i 5, instaluję maszynę, strasznie tnie. Niektóre scenariusze są dla wymagających komputerów. Jest to napisane w opisie scenariusza. Tak, niektóre są faktycznie dla mocnych komputerów. A jeżeli już, to musisz sobie tam albo w ogóle nie uruchamiać tych mocnych, tylko wybierać scenariusze takie bardziej light. Nie, Lubson, nienawidzę Ryzenów. Sorry, nienawidzę tych procesorów i nigdy na nie nie przejdę. Znaczy nigdy. Te, które są obecnie, nie interesują mnie zupełnie. Ja nigdy nie miałem problemów z Intelem, natomiast zawsze miałem problemy z AMD. Także nie. Ja już, moja noga tam nie postanie. Nie, AMD mnie w ogóle Spartan nie interesuje. Może ma recenzję dobre, ale nie interesuje mnie AMD, nie chcę. Informacja ratownicza, witam Ciebie serdecznie, witam. Ty mi wrzuciłeś jakiś tam link pod opisem, pod emergency, ale to żeś mi jakiś tylko link do ogólnego serwisu, gdzie się wrzuca pliki, natomiast żadnego konkretnego mi nie wrzuciłeś. No do Ciebie. Piotrek, oj, wydaje mi się, że więcej, bo maszyn, no wiesz co, ja mam po numeracjach tylko tych zdjęć, więc mi tam wychodzi 70. No i dojeżdżamy, tak, tu będzie raczej koniec. Się odstawimy na boczny tor gdzieś. Z tym eszelonem.
tutaj sobie wjedziemy, proszę bardzo. Marian, bardzo fancim, bardzo dobrze gadasz. Ja przerabiałem kartę AMD i procka AMD i masz 100% rację. No, ja też to przerabiałem, Marian, także wiem ze swojego doświadczenia. Nie opowiadam bajek i gdzieś tam przeczytanych, tylko po prostu ze swojego doświadczenia wiem, że mi to po prostu nie działało. No, albo jak działało, to miałem tyle problemów, że ile ja się naczytałem, jak rozwiązać dany problem z AMD, jak go obejść, jakieś programy zewnętrzne instalować, bo ze starszymi oczywiście procesorami AMD, ale miałem, nie chcę, tylko Intel. No i dobra, no widzisz, no to każdy sobie niech tam według siebie Lubson ustawia sprzęt, natomiast ja miałem z AMD problemy i nie wejdę drugi raz w tą samą kałużę. Tak generalnie. Jak coś wpisz sobie Mati, czekaj, sobie zapiszę. O, patrz, myszkę, kurde, musiałem kliknąć, pyknąć. Dobrze, moi drodzy, czekajcie. Wyjechałem, ja nie wiem, czy ja tutaj chwilę poczekam, bo może jeszcze jest jakieś urwanie się, zobaczymy. Z Gagarem. Ja sobie tylko zapiszę tutaj to, co mi kolega zapisał. Mati.pl, poradnik, tak. Junia, AMD to kupa, dokładnie. Junia, piąteczka. Piąteczka, możemy sobie przebić piąteczkę, Junia. Dokładnie też tak. Też tak sądzę. Dobra, moi drodzy, chyba się nic już nie wydarzy na tym scenariuszu. Także generalnie, no bardzo Wam dziękuję dzisiaj za obecność i za głosowanie w ankiecie. Widzę, że wygrywa końcowo EU07 jednak. 34% głosów. Zaraz będę ankietę kończył. Zobaczymy końcowo, ile osób jeszcze zagłosowało. Macie dosłownie kilkanaście sekund na oddanie swojego głosu, kto jeszcze na chwilę obecną dotarł. Więc jeszcze głosujcie. Zobaczymy, ile osób zagłosuje tak końcowo. Ja tutaj jeszcze zrobię taki szybciutki przelot nad moim eszelonem, który dzisiaj ciągnąłem i w jedną stronę, i w drugą, w sensie z jednej strony tego składu i z drugiej do samego tutaj końca, do samego grodziska. I tutaj sobie eszelonik dzisiaj odpoczywa na nockę i jutro rano dalej, słuchajcie, na poligon. Niech trenują, żeby wróg nas tutaj nie zaatakował, znaczy zaatakował, jak zaatakuje, to będzie miał odpowiedź. 965 osób zagłosowało, za to Wam bardzo dziękuję. No i wygrywa EU07, bo to będziemy na przemian robili ze składami osobowymi, jak również ze składami towarowymi. No dobrze, także dojechaliśmy praktycznie do samego końca. Zobaczcie, tutaj stoją te stare 200 i na końcu ten przefajny, kurde, naprawdę mi się podoba wagon. Sypialny, ale razem z tak zwaną imprezownią, tutaj na środku mają imprezownię, aż takie towarzystwo trochę, no tu już jest lepsze, no ale mają co mają, tutaj szklaneczki widzę prawie, że tak powiem, pełne, to przezroczysty napój jest i telewizor Sony, jest jakieś nagłośnienie, jest impreza, jest zabawa, tutaj mają fajnie, a po imprezce od razu dupuk, ciup. A tu przepraszam, jeszcze mają kuchnię, tutaj jest i mają przedziałek z tutaj, jak widzicie, sypialnymi tutaj użyczkami, także wagonik bardzo fajny, polecam go sobie gdzieś tam sformować, no bo jest elegancio. Dobrze, moi drodzy, kończymy dzisiejszego live streama z maszyny, życzę jeszcze dobrej nocki Wam, trzymajcie się, no i do następnego, kończymy jeszcze tylko ankietę, przerzucę jeszcze tutaj ten, czekajcie, gdzie to zakończę ankietę,
35% wygrało EU, 34% EU07, druga była, znaczy to tak, EP09, 28%, Trax był o dziwo na trzecim miejscu i ósemka była tylko 8%. 971 głosów osób zagłosowało, bardzo wam dziękuję. No i cóż, trzymajcie się do kolejnego spotkania w symulatorze Maszyna. Pozdrawiam, cześć.